Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu. Jest czwartek, minęła 21, a to oznacza, że w resecie startujemy z programem To jest wojna. Dzisiaj częściowo program live, a częściowo nagrana rozmowa, ale nie jakaś stara, tylko świeża, zupełnie świeżuteńko nagrana rozmowa z jedną z najbardziej znanych i popularnych aktywistek, feministek w Polsce, myślę tego młodego pokolenia. Wiem, że Państwo czekają, widzę, że Państwo się już tutaj witają z nami licznie na czacie i piszą też, że czekają na gościnię. No więc gościni będzie, myślę, że odpalimy tą rozmowę około 21:30, więc jeżeli ktoś z Państwa no, ma coś pilnego jeszcze do zrobienia, a nie chce tej rozmowy z gościnią przegapić, to jest jeszcze momencik, żeby sobie zrobić herbatkę, zakręcić się, może coś zjeść przed tą rozmową. Wiem, że Państwo mają jakieś całkiem spore oczekiwania, jeśli chodzi o tą rozmowę, a też z gościnią naszą dzisiejszą, celowo robię tutaj takie podbicie, kto to będzie. No, dużo emocji się wiąże i no, jakby ta imba się za nią ciągnie niestety i w zasadzie imba za imbą w takim jakby odczuciu powszechnym mam wrażenie, to jest to najsilniejsze skojarzenie. No, w związku z tym, że Państwo wiem, że macie te oczekiwania, no nie wiem jak to będzie, porozmawiamy sobie, mam nadzieję, o tym po programie, czy znaczy w sensie po rozmowie, przepraszam, po rozmowie będzie jeszcze kawałek takiego tutaj naszego wieczoru wspólnego na żywo. Celowo tak tutaj rozplanowałam czas, żebyśmy mieli moment, żeby porozmawiać o czymś, co już w ten weekend i co no, jest bardzo ważne, uważam, jeśli chodzi o tą naszą polską feministyczną, aktywistyczną bańkę, zwłaszcza tą taką proaborcyjną bańkę. Jest ważny temat, więc tutaj na początek z tym tematem do Państwa wejdę, zwłaszcza, że mnie to też jakoś dotyka bezpośrednio, ale i Państwa w jakiś sposób dotyczy, zaraz zajawię w jaki sposób. No, jeśli chodzi o tą rozmowę z gościnią, to zobaczymy, czy ona jakby Państwa oczekiwania tutaj spełni. Ja też bym chciała jakby z góry powiedzieć o tym, że ja nagle nie będę kimś innym niż jestem, więc Państwo mnie już od stycznia na tyle poznali, że wiecie, że ja do hejterów, hejterek nie należę, mimo że raczej nie jestem EO i raczej też nie owijam w bawełnę, bułkę przez bibułkę, to nie ja, zdecydowanie. No i sami Państwo wiedzą co, jakby ostatnie 6 lat stuknęło, robiłam w życiu i że to wypierdalać powiedziane gdzieś pierwszy raz, wykrzyczane na ulicy, pewne hamulce mi zwolniło, więc jakby mając świadomość tego, że ja jestem sobą, ale pełnym pakietem cech i jakimś żywym człowiekiem, może jest to ten moment, żeby sobie pomyśleć o tym, jakie się te oczekiwania ma w stosunku do mnie i do tej rozmowy, żeby do niej podejść z jakąś tam otwartością jednak taką osobistą. Wyjątkowo tutaj o to proszę. Dlaczego? Dlatego, że ta gościni jak magnes przyciąga hejt i przyciąga osoby takie trollerskie typowo. No a przecież my taką społecznością nie jesteśmy i Państwo mnie na tyle znają, że wiedzą, że ja raczej staram się, żeby to miejsce, które wspólnie razem tworzymy, było bezpieczną przestrzenią i bywają pytania wprost i dosyć trudne i wprowadzające gościnie gości w jakąś konfuzję, albo no, wymagające tego, żeby po prostu gdzieś ruszyć coś, co czasami pobolewa jeszcze. Natomiast na pewno nie miałam takiej intencji, zapraszając gościnię naszą dzisiejszą, żeby tutaj jakąś, wiedzą Państwo, robić pralnię czy magiel towarzyski, bo to nie jest ten program, to nie jestem ja, to nie jest Reset Obywatelski, mówiąc wprost, w moim odczuciu to nie jest Reset Obywatelski. Więc jeżeli Państwo jakieś oczekiwania takie maglowe tutaj mają, to może być ciężko, może to nie być to, czego Państwo oczekiwali, natomiast ja do gościni mojej dzisiejszej podchodzę z wielkim zainteresowaniem, ciekawością drugiego człowieka, drugiej osoby aktywistycznej i mam nadzieję, że to będzie słychać. Myślę po dzisiejszej rozmowie już, że gościni do nas wróci, bo miałyśmy ograniczenia czasowe i ledwo żeśmy polizały pewne tematy, mówiąc wprost. Ja czuję niedosyt duży i na pewno będę starała się jak najszybciej
gościnnie do nas po raz kolejny zaprosić i wtedy na żywo, żebyście Państwo też mieli szansę z pytaniami. Natomiast no jakby bardzo proszę o to, żeby jednak gdzieś zwrócić dzisiaj szczególną uwagę na to, czy na czacie pojawią się jakieś osoby, które nie są bardzo nasze, bo może się tak zdarzyć, że pojawią się jakieś osoby, które po prostu ten hejt lubią robić i robią gdzieś zawodowo i jeśli rozpoznamy trolla, reagujmy. My tak przecież robimy tutaj w Resecie, że się wzajemnie o siebie troszczymy i o siebie dbamy z jakąś taką jednak czułością i empatią do siebie podchodzimy i w zasadzie no jakby tego można oczekiwać ode mnie, że ja też będę tutaj w taki sposób do swoich osób zaproszonych gości, gościń podchodziła. Jeśli ktoś z Państwa myślał, że to będzie jakiś bardzo ostry odcinek, ostrzejszy być może niż zwykle, to może się poczuć rozczarowany, ale no, jakby ja się sama nie przeskoczę, jestem taka, jaka jestem, prowadzę ten program tak, jak prowadzę. Do tej pory większość z Państwa jednak była jakoś usatysfakcjonowana. Co do Państwa komentarzy, widzę, że już tutaj wybrzmiewają. Ja jakby śledzę na bieżąco to, co gościni publicznie robi, publikuje. Zastanawiam się nad każdym kolejnym aktywistycznym ruchem, działaniem, nie tylko swoim, ale każdej osoby, która coś robi w celu poprawienia jakby naszego wspólnego tutaj podwórka. I takie trochę mi się włącza już w tej chwili, obserwując to, co się dzieje na czacie, poczucie, że żart któryś kolejny raz powtarzany nie jest już śmieszny. To moje dzieci nawet już wyczuły, że trzeci raz czy czwarty raz, jak się żartuje w ten sam sposób, to przestaje być zabawne. Więc jeżeli mamy zadymiać dla zadymy, to chyba nie ma sensu. Tym bardziej, że naprawdę... No jest o czym pogadać, tak? Mamy tyle przestrzeni, tyle tematów, ten kraj dostarcza nam naprawdę tylu tematów, żeby rozmawiać o sprawach ważnych, no, nie schodząc do jakiegoś poziomu napierdalanki troli w komentarzach, więc ja bardzo o to apeluję, jeżeli możemy się od tego powstrzymać, to się powstrzymujmy, no. Jest tego hejtu w internecie tyle, niepotrzebnego zupełnie, psującego nam relacje, psującego nam zdrowie psychiczne, że jeśli można tego uniknąć, to po prostu tego unikajmy. I ja przynajmniej takiej zasadzie hołduję, nie hejtuję z zasady, jeżeli trzeba coś... Tak, jeżeli trzeba coś wypunktować komuś, coś powiedzieć wprost, to nie jestem ostatnia do tego naprawdę, ale jakby hejt dla zasady, nie lubię tekstów też naprawdę, że kogoś trzeba tępić, to jest jakaś absolutnie po prostu dla mnie rzecz nie do przyjęcia. No ale Państwo też mają tutaj wolność słowa, mogą pisać i mówić, dzwoniąc do nas, co chcą. Ale żeby już jakby zostawić Państwa z otwartością na tą rozmowę, która koło wpół będzie odpalona, chciałam jeden jeszcze temat Państwu zasygnalizować, który no dla mnie osobiście jest jakoś ważny, dla Państwa, tak jak powiedziałam, też. Dlaczego? W jakim aspekcie, w jakim wymiarze? Nie wiem, czy część z Państwa pewnie pamięta, być może nie wszyscy. Spotykamy się w takim gronie, czyli ze mną jako z prowadzącą od stycznia 2022 i 6 stycznia to był pierwszy czwartek, akurat taki świąteczny, który poprowadziłam, kiedy poprowadziłam dla Państwa program. Patrzę cały czas jednak jednym okiem na to, co się dzieje w komentarzach, proszę mi wybaczyć, jeśli się gdzieś tutaj zapętlę, to jest właśnie pokowidowe. I to jest to się z tego bierze, że tutaj zczytuję na bieżąco, co Państwo piszą. No ten pierwszy program był dla mnie ważny. Oczywiście wiadomo, trema, stres i tak dalej. Wszystko było, część z Państwa zapewne też pamięta, że zaczęło się od problemów technicznych, które mnie zawsze jakoś tam wywalają z butów, bo ja bardzo od spraw technicznych nie jestem.
i mam wrażenie, że sprzęt mnie nie lubi, więc jeżeli część z Państwa to pamięta, no to wiecie, że mnie to wiele nerwów naprawdę kosztowało, żeby się połączyć, żeby był ten dźwięk, żeby wszystko grało tak jak trzeba. I ten pierwszy program był z ekipą, która wtedy szykowała się do takiej akcji, kampanii i przygotowania filmu. O tym się nie mówi. Nie wiem, czy ktoś z Państwa pamięta ten program. Jeśli nie, to zachęcam bardzo Państwa do tego, żeby do tego programu sięgnąć. Z prostej przyczyny. Będzie się wokół tego filmu działo, już się w zasadzie zaczyna dziać. Nie wiem, kto z Państwa ma aktywną prenumeratę Gazety Wyborczej albo śledzi na stałe aborcyjny Dream Team. Jeżeli Państwo śledzą albo jakby na bieżąco zczytują to, co gdzieś w Wyborczej czy w Okopresie się ukazuje na tematy okołoaborcyjne, to być może już żeście teraz dzisiaj, wczoraj wychwycili, że będzie burza. Będzie burza już w ten weekend, czyli za momencik. Sobota, niedziela to jest Kongres Kobiet, w tym roku we Wrocławiu, czyli Strajkowej Macierzy. No i cóż tam się odbędzie, poza tym, że będzie mnóstwo wspaniałych gościń i gości i będzie też panel strajkowy, w którym nasze aktywistki, i to naprawdę z całej Polski, będą opowiadały o tym, jak się w Polsce robi aktywizm, jakie się ponosi koszty, dlaczego warto. Zapraszam bardzo na ten panel. Tam będzie nie tylko Marta Lempart, ale naprawdę śmietanka po prostu strajkowa z wszelkich miejscowości w Polsce. Gdzie konkretnie we Wrocławiu, oj, tu nie powiem, gdzie dokładnie, nie znam Wrocławia i powiem szczerze, też nie zastanawiałam się nad lokalizacją, natomiast jest to na pewno do znalezienia w internecie, być może ktoś z Państwa mi pomoże, tutaj za chwilę podrzuci, gdzie to jest. No, ważne, że ten kongres się odbędzie w tym roku stacjonarnie, już w warunkach niepandemijnych. Dla wielu osób aktywistycznych, ale także z pogranicza aktywizmu, mediów, literatury, kultury, to będzie taki pierwszy w zasadzie moment, żeby się po tym czasie pandemijnym wszystkie te osoby spotkały na żywo w jednym miejscu. Z wielkim jakimś takim żalem odnotowuję fakt, że ze względu na chorobę dziecka ja nie jestem w stanie w sobotę i w niedzielę na tym kongresie we Wrocławiu się pojawić, bo też bardzo by mnie ucieszyło takie spotkanie na żywo z tyloma wspaniałymi osobami na raz, a naprawdę świat feministyczny i świat aktywistyczny będzie tam reprezentowany niemal w 100%. No i czemu mówię, że to jest w kontekście tego filmu, o tym się nie mówi, o którym będzie głośno, takie ważne. Tam się w sobotę, proszę Państwa, odbędzie premiera tego filmu, co prawda gdzieś już był wcześniej wyświetlany, pokazywany, ale na zamkniętych seansach dla jakiejś małej grupy, tu gdzieś na jakimś festiwalu, z filmami produkowanymi przez NGOsy. No naprawdę nie miał do tej pory żadnego dotarcia, poza jakby taką próbą maluteńką, jak ludzie będą reagować. Bardziej to były pokazy dla sprawdzenia gruntu przez twórców niż po to, żeby faktycznie z tym filmem dotrzeć do publiczności. No i tutaj jakby na kongresie myślę, że może się zadziać, może tam się grubo nawet zadziać, z prostej przyczyny. No, ten film w moim odczuciu no jest tak zły, że już gorszy chyba nie mógłby być. I osobiście tutaj nie będę ukrywać przed Państwem, że czuję gruby zawód, bo część z Państwa, którzy pamiętacie tą pierwszą rozmowę, wiecie, że do jakiegoś momentu ja też w tym projekcie byłam, w takim sensie, że gdzieś tam się pojawiałam w rozmowach, panowałam, że tak powiem, nad linią narracyjną, żeby tam było pro-abo, żeby było strajkowo, żeby nie pojawiły się jakieś błędy, jakieś takie narracyjne fuck-upy, jakieś takie, wiedzą Państwo, no, żeby tam ten film nie utrwalał jakichś nieprawd, mitów na temat aborcji, żeby tam no jakby tą stygmę aborcyjną rozwiewać, a nie żeby jakby zagęszczać tą mgłę. No i niestety trochę ten film to jest
spełnienie takiego najgorszego po prostu czarnego scenariusza, ponieważ wszystko to, czego miało w tym filmie nie być, tam w tym filmie niestety się znalazło. Z dużym bólem serca to Państwu mówię, bo też sama zachęcałam jakby Państwa do tego, żeby się przyjrzeć tej inicjatywie. Ona się zapowiadała naprawdę rewelacyjnie. Powiedziałabym, że jak w soczewce skupiło się tutaj wszystko, z czym mamy problem w Polsce, czyli często bywa tak, że pomysł, inicjatywa jakby świetnie startuje, natomiast pomysł jest super wykonanie partackie, tak? Albo po prostu jakoś gdzieś się coś po drodze wykoleja i ten oryginalny pomysł gdzieś totalnie ucieka i produkt, który finalnie dostajemy, w ogóle no, nie przypomina tego, co miało powstać. No i tak jest dokładnie z tym filmem. Ukazała się na ten temat recenzja, tutaj widzę, że już była podrzucana ta recenzja na stronie aborcyjnego Dream Teamu. Ja to już Państwu tutaj linkuję, za sekundeczkę to się pojawi na naszym czacie, żeby Państwo to wszyscy mogli sobie przeczytać i zachęcam do tego naprawdę, żeby zajrzeć do tej pierwszej rozmowy z 6 stycznia 2022. Z prostej przyczyny, żeby sobie porównać, co tam było wtedy mówione o tym, co w tym projekcie ma się znaleźć, to jest czarno na białym, na filmie, co miało być i potem jak Państwo już będą mogli obejrzeć ten film, a będziecie mogli obejrzeć go wkrótce, bo będzie premiera w internecie, ona jest zapowiadana już jakby drugi rok na październik, w okolicy 22, czyli w okolicy tego pseudowyroku Trybunału Przyłębskiej. No więc już wkrótce ten film, o tym się nie mówi, panie Michale, będzie dostępny w sieci, będzie go można obejrzeć. Jeśli ktoś z Państwa jest we Wrocławiu albo w okolicach mieszka, no to zachęcam do tego, żeby na projekcję tego filmu, na Kongres Kobiet się udać, nie tylko na panel strajkowy, ale właśnie także na projekcję tego filmu, o tym się nie mówi. Zobaczyć, o czym my mówimy, o czym grzmią już środowiska pro-abo, dlaczego ten film jest tak szkodliwy i jest tak zły i dlaczego on nie powinien był powstać albo nie powinien był po powstaniu jakby ukazać się gdzieś, wiecie, zawsze można zrobić film, a potem wrzucić go do kosza, chociaż tutaj rozumiem, że kwestia odpowiedzialności za pieniądze ze zbiórki publicznej. No i tutaj faktycznie powiem Państwu, że dla mnie to jest bardzo dyskomfortowa sprawa, ponieważ ja też do tego, żeby do tej inicjatywy grosz dołożyć, zachęcałam, a teraz no, czuję się co najmniej nie okej z tym, wiedząc, co powstało za te nasze wszystkich wspólne pieniądze. No ale tak, to jest link do analizy tego filmu przez aktywistki aborcyjne, tak, przez aktywistki aborcyjnego Dream Teamu, czyli tutaj ten nasz top, jeśli chodzi o taką świadomość tego, jak z tą aborcją być powinno. Jest też wywiad, no ale tutaj za paywallem, więc jeżeli ktoś z Państwa miałby ochotę, to ewentualnie proszę do mnie pisać i jakoś sobie tutaj pomożemy wzajemnie, żeby Państwo też mogli sobie ten artykuł przeczytać. Duży wywiad ukazał się w Gazecie Wyborczej dzisiaj. Dzisiaj z samego rana, z kim to jest wywiad? Z Martą Lempart ze Strajku Kobiet i z Natalią Broniarczyk z aborcyjnego Dream Teamu właśnie. Tytuł tego wywiadu brzmi: lekarze zaczęli stawiać się w roli pierwszej ofiary orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. No i jest właśnie tutaj jakby wyraźnie w tym wywiadzie wypunktowane, dlaczego ten film jest niedobry, dlaczego ten film jest szkodliwy i dlaczego premiera tego filmu skończy się nie tyle imbą, co jakimś jednak rozłamem w tym środowisku feministyczno-aktywistyczno-proaborcyjnym. Rozłamem być może w takim sensie, że jak to wróży Marta, trochę się i grupa strajkowa być może uszczupli, być może troszkę się od nas, jakiś osób od nas w sensie tego szeroko rozumianego ruchu społecznego, bo o ruchu tutaj mówimy, trochę być może osób się po prostu od strajku jakoś odklei w tym momencie, odłączy. Natomiast z całą świadomością tego, że tak może się wydarzyć, że jakaś część osób, które do tej pory strajk jako ruch, nie mylmy jakby z fundacją, strajk jako taki ruch protestu, że mogą się po prostu
tutaj oddzielić, odłączyć. Te osoby, które wcześniej wychodziły na protesty, a teraz mogą czuć, że to już nie jest jakby ich narracja, że one jednak nie widzą w tym filmie nic złego, co to jest jakby możliwe. Ja widzę taką opcję, że można w tym filmie nie zobaczyć tego wszystkiego, co ja na przykład w nim zobaczyłam, a wierzcie mi Państwo, oglądałam i musiałam się wyłączyć z Zooma, na którym z tą grupą właśnie projektową, która przy filmie pracowała, mieliśmy później dyskutować, musiałam się rozłączyć, bowiem ciśnienie skoczyło mi gwałtownie do ponad 180 i uznałam, że to jest po prostu niebezpieczne dla mojego życia i zdrowia, a jeszcze jednak bym chciała trochę pochodzić po tym świecie i podziałać. Czemu mi tak to ciśnienie skoczyło? No wkurw mi po prostu tak skoczył do gardła, mówiąc wprost brutalnie. Z czego on się wziął, z czego ta niezgoda i taka po prostu naprawdę taki żal i taka frustracja wręcz trudna do opowiedzenia. No z czego ona się wzięła? Z tego, że jakby słyszeliśmy wszyscy i ja i Państwo 6 stycznia, co się w tym projekcie ma wydarzyć, co tam ma być zrobione, pokazane. I że ten film miał nie strzelać środowisku proabo w stopę, a strzela, bo owszem, on się zajmuje jakimś jednym konkretnym wycinkiem rzeczywistości aborcyjnej, no ale niestety zajmuje się w nim w taki sposób, że wylewa się dziecko z kąpielą, czyli no jakby wszystkie mity, które chyba można tak naprawdę powielić na temat aborcji, wszystkie nieprawdy, które można powiedzieć na temat aborcji, te wszystkie mity, które naprawdę te środowiska aktywistyczne od lat próbują, proszę Państwa, to już przed 93 rokiem były takie pierwsze działania, żeby tą aborcyjną stygmę jakoś po prostu rozpuścić. To jeszcze się przed 93 rokiem zaczęło, więc niech Państwo sobie pomyślą, tyle lat my już próbujemy coś zmienić i naprawdę jakoś ten mental i tą świadomość w temacie aborcji pchać do przodu, a tu się nagle okazuje, że w 2022 wychodzi film, który po prostu no jeszcze by się jakoś przed 93 może bronił, ale po 2020 to w ogóle absolutnie ja nie wyobrażam sobie, jak można coś takiego wypuścić na świat i uważać, że to jakoś pomoże. To jest trochę przykład tego, jak dobrymi intencjami można naprawdę piekło kobiet wybrukować. Pomyślę, że tutaj specjalnie złej woli ze strony osób, które jakby były w tej pierwszej grupie takiej koncepcyjnej, pracującej nad pomysłem, to tam naprawdę ja bym się nie dopatrywała złej woli, natomiast że później ten projekt jakoś został przechwycony, przejęty, to nie ulega najmniejszej wątpliwości i no i niestety mamy to, co mamy, czyli w tym momencie będzie to taka trochę chwila próby dla tych osób, które wychodziły na protesty i nagle się okazuje, że dla niektórych z nich to jest w ogóle jakieś niestrajkowe, dla mnie nie do zrozumienia, bo jakby strajk od początku, od 2016, no dopiero co 3 mieliśmy rocznicę tego pierwszego poniedziałku, no jakby wiadomo, z czym my idziemy do walki, tak? Nagle się okazuje, że podobno wychodziły z nami jakieś osoby na ulicę, które nie do końca w ogóle wiedzą, dlaczego ta aborcja by miała być legalna, dostępna na pstryknięcie, żądanie jak zwał, tak zwał, po prostu dostępna dla każdej osoby, która jej chce i jej potrzebuje. Co jest w tym filmie nie tak? Co jest w tym filmie nie tak? Wszystko, naprawdę, panie Michale, wszystko. Począwszy od języka, bo tam lekarze się wypowiadają i jakby mówi się o płodach, potworkach, dzieciach, dzieciątkach, aniołkach. Więc pomieszanie z poplątaniem po prostu absolutnie, płodocentryzm, czyli jakby coś, czego można by się było spodziewać po stronie przeciwnej, tak? Gdyby taki film wyprodukowała Kaja Godek i spółka, no to można by było domniemywać, że tam się pojawi taka narracja, tak? Co więcej, tam jeszcze brzmiewa bardzo, bardzo mocno, niestety, ponieważ biorą udział w tym filmie też lekarze i to ci lekarze, którzy no nie są jak lekarki pro-abo, tak naprawdę pro-abo, tylko oni są tak pro-abo do pewnego momentu. I tutaj tą granicą zdaje się jest ten kompromis w cudzysłowie aborcyjny z 93, czyli coś, co dla nas jest w ogóle nie kompromisem, tylko jakąś parodią w ogóle i przekłamaniem tego słowa, jakąś antytezą tego słowa kompromis. Co z tym filmem... No co z tym filmem? No ten film jest po prostu zły i niestety podzieli środowisko bardziej niż jest podzielone, bo nie ma się co oszukiwać, że ono jakoś tam podzielone nie jest i że jest tak jak w Europie kiedyś mówiono
o Unii, że jest ten jeden bieg i drugi bieg, tak? Także tutaj no też jest ten taki, bym powiedziała, aktywistyczny przodek, są te osoby, które liderują opinii, no nie ma się co oszukiwać, że tak nie jest, że są te osoby, które są najbardziej świadomościowo gdzieś na tym topie, które kumają po prostu temat i mają to gdzieś narracyjnie w małym paluszku, no i są osoby, które gdzieś dopiero szukają, tak, jak się do tej aborcji ustosunkować, gdzie oni tam gdzieś są, tak. Natomiast tak, no tu w tym filmie wszystko chyba, co można było powiedzieć głupio o aborcji albo źle o aborcji, wręcz kłamliwie, bo tam padają stwierdzenia na przykład, że w Polsce się odbywa od 50 do 200 tysięcy rocznie nielegalnych aborcji, proszę Państwa. No jakich nielegalnych, naprawdę, jakich nielegalnych. Legalna aborcja jest do 22 tygodnia w Polsce i jeszcze na razie nie ma takiego projektu na tapecie w Sejmie, żeby za własną aborcję karać. Były jakieś zakusy, ale w tym momencie nic takiego nie mamy, no i raczej w tym momencie się nic takiego nie pojawi i nie uchowa, bo przecież wiadomo, że te sondaże pokazują, jakie jest poparcie dla postulatu strajku legalnej aborcji dostępnej, bezpiecznej, najlepiej darmowej. Zachęcam Państwa bardzo do tego, żeby sobie sięgnąć po tą rozmowę ze stycznia, żeby sobie sięgnąć po ten artykuł w Gazecie Wyborczej. Też już link Państwu tutaj wrzucamy na czat. Wejdźcie sobie, zanim obejrzycie ten film, wejdźcie sobie też na aborcyjny Dream Team. Przeczytajcie sobie tą recenzję, link do Recki jest też tutaj już na czacie, bo został przez naszych realizatorów już też wrzucony. Tak, jeżeli będą Państwo chcieli o tym filmie porozmawiać po tym, jak już będziecie mieli szansę go obejrzeć, to jak najbardziej, ja bym bardzo chciała do tego tematu wrócić, bo powiem szczerze, mam takie wrażenie, żeśmy się wszyscy dali jakoś tutaj troszeczkę nabić w butelkę. Nie wiem, czy się nie skończy tak, że będą jakieś próby odzyskania pieniędzy przekazanych w darowiznach na wyprodukowanie tego filmu, bo jest no, duża grupa osób, które wyłożyły swoje pieniążki na to, żeby ten film powstał, i te osoby czują się grubo oszukane i jakby no, nie o to chodziło, żeby coś takiego powstało, co będzie szkodzić postulatowi aborcji. Także jeżeli będzie taka możliwość, to oczywiście. Nie wiem, czy ekipa, która nad tym filmem pracowała, będzie chętna do tego, żeby przyjść tutaj do programu. No, kojarząc mnie jakby ze strajkiem i z taką dosyć ostrą reakcją strajkową i ostrą reakcją też, jeśli chodzi o te wszystkie kolektywy pro-abo, między innymi ADT. No ale być może będą chcieli przyjść, kto wie, zobaczymy. Ja na pewno będę pytać, będę zapraszać i Państwo po obejrzeniu tego filmu też uważam, że powinni mieć jakąś przestrzeń, żeby pozadawać te pytania. Zrobimy w ten sposób jakąś roczną klamrę, bo pewnie to gdzieś w listopadzie by się mogło odbyć, bo przecież Państwo muszą mieć wszyscy czas, żeby się z tym filmem zapoznać. Dobrze, to myślę, że już na tyle Państwa tutaj jakby wprowadziłam w to, co się może wydarzyć, że Państwo sobie już dalej sami będą o tym filmie informacje wyszukiwać. Skorzystajcie z tych linków, naprawdę polecam. Jestem też bardzo ciekawa tego, co Państwo mi powiedzą z Waszymi reakcjami, jak Wy to widzicie, czy ten film faktycznie w Waszym odczuciu też jest tak zły, jak w moim odczuciu. Bardzo chętna jestem do tego, żeby na ten temat z Państwem porozmawiać, a teraz już w zasadzie powinnam Państwu puścić tą rozmowę z Mają. Tak jak tutaj wcześniej powiedziałam, panie Waldku, będzie na pewno możliwość porozmawiania z Mają na żywo, bo myśmy się już na follow-up, czyli na kontynuację umówiły, właśnie ze względu na to, że dzisiaj miałyśmy duże ograniczenie czasowe, miało być live, w ostatniej chwili okazało się, że musiałyśmy nagrać rozmowę wcześniej, więc na pewno Maja do nas wróci. Ale też panie Waldku zapraszam do tego, żeby wrócić do początku programu i tego, co ja mówiłam o hejtowaniu i jakoś sobie to wziąć do serca, bo będzie się nam razem lepiej tutaj współegzystowało, jakoś koegzystowało. Myślę, że nie zmieści się nam już piosenka, bo ja bym jednak bardzo chciała, proszę Państwa, żebyśmy mieli czas na koniec po tej rozmowie, chociaż 5 minutek na to, żeby sobie wymienić refleksje.
Jeżeli Państwo chcą tutaj koniecznie hejtować w komentarzach, no to ja tak, no cóż ja mogę, tak? No, co Państwo napiszą, to Państwo napiszą. Ja bym zachęcała jednak do tego, żeby posłuchać tego, o czym żeśmy z Mają dzisiaj rozmawiały. No i już tutaj alarmuję Macieja, naszego dzisiejszego realizatora. To jest chyba ten moment, żeby odtworzyć tą rozmowę. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam do tego, żeby poświęcić mi i Mai pełną uwagę. To jest godzina 20 rozmowy. Myślę, że sensownej. Warto naprawdę posłuchać z uwagą. Czy już możemy, Macieju? Myśli i słowa. Właśnie to usłyszycie w programie Piotra Szumlewicza i Wojtka Krzyżaniaka. Redaktorzy nie wykonują jednak piosenki zespołu Baim, choć wielu chciałoby to usłyszeć. Szczególnie w takim dwugłosie. W zamian czeka nas złożony, choć podszyty humorem, komentarz życia w Polsce i wydarzeń minionego tygodnia. Z jednej strony śmiesznie, z drugiej równie strasznie. Tydzień zleciał boom. W każdy piątek po 21:00. Nieco jaśniej. Aż dziw bierze, że nie mamy nadmiernych kilogramów kory mózgowej od informacji. Bombardują nas sprzeczności. Wszyscy gubimy się w pojęciach, których czasem nie rozumieją specjaliści. Trzeba zwolnić i rzucić więcej światła, aby dotrzeć do istoty interesujących nas problemów. Co piątek o 19:00 w Resecie Obywatelskim czeka na Was Kornel Wawrzyniak. Dzień dobry, jest już z nami nasza dzisiejsza gościni Maja Staśko. Maja, witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór. Nagrywamy dzisiaj, proszę Państwa, tą rozmowę ze względu na to, że Maja wieczorem ma premierę. Maja, czy Ty zdradzisz tajemnicę, co to jest? To jest, ja jeszcze mam też psychoterapię, więc tu myślę, że sporo tego jest, ale to jest premiera nowego filmu Ksawiera Żyłowskiego i strasznie chciałam go obejrzeć, a teraz jestem na takim etapie, że staram się dawać sobie przyjemność, kiedy tylko mogę i kiedy tylko mogę korzystać z odpoczynku, bo to jest też część mojej psychoterapii i tego się uczę powoli. No w związku z tym to będzie taki właśnie element nieaktywistyczny, nie pisarski, dziennikarski, zaangażowany, tylko po prostu dla mnie. Dla Ciebie. To jest taki kawałek też trochę o tym, żeby zapobiegać wypaleniu, bo tak się zastanawiałam, jak tutaj Cię zapowiedzieć i jest tego naprawdę kilka linijek, jak się to spisze, bo i aktywistka, i feministka, i dziennikarka, publicystka, w zależności od tego, które słowo kto woli, influencerka, niezaprzeczalnie, autorka książek, scenarzystka, dramaturzka, to jest coś, o co też na pewno bym chciała zahaczyć, bo myślę, że to jest akurat taka część Twojej biografii, która nie jest wszystkim znana. No ja tutaj sobie też zapisałam artystka, bo uważam, że w momencie, kiedy zaczynasz produkować muzykę, kiedy piszesz scenariusze, kiedy piszesz sztuki, no to jesteś też artystką. No sportowczyni, była gimnastyczka, obecnie no powiedziałabym fitnesska, tak? I też zawodniczka MMA. No i jest tego sporo, jak na jedną drobną osobę. Cała masa rzeczy w nich, którymi można by się było jakoś tam nazwać. Ale właśnie, żeby się w tym wszystkim, w tych rolach takich nie zagubić, żeby być w tym człowiekiem, zostać w tym osobą, po prostu osobą, która jakaś po prostu też jest, poza tymi wszystkimi rzeczownikami, etykietkami, no to trzeba o siebie bardzo zadbać i jakoś tam o to swoje wnętrze, o to swoje jądro, to prawdziwe ja. No i ja się też zawsze zastanawiam, jak z osobami, które tyle robią, mam do czynienia, jak to robią, żeby nie zwariować. Teraz już wiem, że Ty doszłaś do tego, że trzeba po prostu sobie jakoś rozgraniczyć ten czas na działalność i ten czas na to, żeby właśnie gdzieś wyjść chociażby jak człowiek i skorzystać z jakichś dobrodziejstw kultury. Staram się, tak. To jest taki proces, w którym jestem, bo ja uwielbiam działać i to działanie jest, no jest moją pasją, jest moim życiem i też wiem, że to pomaga ludziom, ale też, że to pomaga mi się realizować. Natomiast rzeczywiście, no
muszę odpoczywać. I to jest taki kawałek, który łatwiej mi jest na przykład napisać książkę czasami, niż odpocząć, niż obejrzeć jakiś serial, czy właśnie zrobić coś tylko dla siebie, bez myślenia o tym, że to będzie dla kogoś innego, że to komuś innemu się przyda. Nawet psychoterapię miałam takie założenie, że pójdę, żeby lepiej pomagać. Nie dla siebie, nie żeby lepiej się czuć, tylko żeby lepiej pomagać i żeby te osoby lepiej wspierać, być taką pełniejszą osobą dla nich właśnie specjalnie, a nie dla samej siebie, więc to. I wiem, że to jest znamienne, bo też rozmawiam z wieloma innymi osobami, zwłaszcza osobami socjalizowanymi do ról kobiecych, że to jest takie znamienne, że wyzbywamy się z siebie na rzecz innych i że to poświęcenie jakoś takie zgloryfikowane, wydaje mi się, że niesłusznie, to znaczy, że nie powinniśmy się poświęcać, tylko po prostu powinniśmy się wspierać, być razem, ale nie kosztem własnego zdrowia, bo ja też jestem osobą i pamiętam, miałam taką rozmowę z osobą, którą wspierałam, która przyjechała do mnie na noc po przemocy domowej i dużo rozmawiałyśmy i ona mówiła, ale to jest moja wina, że ja o siebie nie zadbałam, a ja no, ale przecież nikogo nie krzywdziłaś, nie robiłaś nic złego, a ona, jak to nikogo nie krzywdziłam, a siebie, ja też jestem kimś. Też jestem człowiekiem. Wtedy pomyślałam, kurczę, ja w ogóle nie uznawałam, że ja siebie krzywdzę i że ja, która jestem antyprzemocowa, antydyskryminacyjna, działam, żeby jak najlepiej było wszystkim i żeby wszyscy czuli się bezpiecznie, sama sobie robię krzywdę i nie uznaję tego za coś złego, bo co? Bo nie jestem człowiekiem? I to było dla mnie bardzo duże olśnienie. To jest trochę tak, że dla osób aktywistycznych ta misja jest zawsze ważniejsza niż to, żeby zadbać o swój dobrostan. Ty też przez taki etap wypalenia przeszłaś i na błędach się tego nauczyłaś, żeby o siebie zadbać? Myślę, że cały czas przechodzę i że to już trwa od jakiegoś czasu, bo zaczęłam wspierać od początku MeToo, czyli od 2017 roku. To już jest 5 lat i no, sporo czasu, już niedługo będzie rocznica, bo to było październik, listopad, kiedy MeToo wybuchło na świecie i w Polsce. W związku z tym to już będzie piąta moja rocznica i przyznam, że te momenty takiego wypalenia, takiego poczucia totalnego wycieńczenia i też niechęci, żeby dalej to robić, jakiejś takiej rezygnacji z siebie przede wszystkim, że to mi się pojawia co jakiś czas. W tej chwili właśnie dzięki psychoterapii jakoś sobie z tym radzę, jest lepiej. Wcześniej nie chodziłam na psychoterapię, więc było gorzej, ale myślę sobie, że to jest trochę tak, że na naszych ciałach odbywają się dosłowne dowody na to, że państwo nie działa i nie pomaga osobom po przemocy. I że moja nerwica, moje traumy, moje wypalenie, moje trudności i kryzysy psychiczne, to wszystko jest dowód w sprawie przeciwko temu państwu i przeciwko temu, że ona nie pomaga, bo robota, którą ja robię dzisiaj, dopiero co wróciłam z sądu dzisiaj i byłam na pierwszej rozprawie osoby po zgwałceniu i rozprawa karygodna, pogubiono dowody, które naprawdę mogły dużo znaczyć, osoby biegłe sądowe, które stygmatyzowały dziewczynę, które mówiły jej, że to się nie wydarzyło, że to jest nieprawda, które podważały jej słowa. To jest po prostu skandal. I wracam z takiej rozprawy, myślę sobie, kolejna jest ustalona na grudzień, myślę sobie, że to jeszcze będzie trwało latami, a ten człowiek chodzi bezkarnie po świecie, mimo iż dowody naprawdę są bardzo, bardzo mocne, tyle że część na przykład została zgubiona. W ogóle skandaliczne sytuacje typu nagranie zeznań, które od 2014 roku jest, świetne prawo zresztą obowiązuje, jest wyłącznie raz osoba po przemocy nagrywana, po gwałcie, a następnie te nagrania są odtwarzane po to, żeby nie musiała się konfrontować ze swoim oprawcą na sali sądowej. Tutaj to nagranie nagle zginęło. Nagle nie wiadomo, gdzie ono jest. Nagle musi znowu zeznawać, musi się konfrontować. I ja dzisiaj po prostu wspierałam osobę, która miała ciężki atak paniki, który trwał 20 minut po tym, jak zobaczyła na sali sądowej swojego oprawcę. I tak wygląda rzeczywistość. I to, co przeżywają te osoby, ale także to, co przeżywają osoby, które je wspierają, które zastępują tak naprawdę psychologów, lekarzy, policjantów, prokuraturę, ta osoba więcej wykonała pracy niż prokuratura, która bardzo dużo zniszczyła tej pracy. I to wszystko dzieje się na naszych ciałach. I to jest też przerażające, że jeśli chcemy dowodu na to, że to państwo nie działa w obronie osób pokrzywdzonych, to wystarczy spojrzeć na nas. Wystarczy zobaczyć, jak się leczymy. Wystarczy zobaczyć, jakie mamy drzazgi w środku, w ciele.
Tak, to prawda. Wystarczy zobaczyć, jakiego wsparcia potem potrzebujemy, ile jest chorób takich autoimmunologicznych, gdzie wiadomo, że po prostu człowiek ten żal, tą jakąś taką złość, frustrację kieruje przeciwko sobie i stąd to się też w głównej mierze po prostu bierze, stąd te choroby. No niestety my nie jesteśmy jeszcze na takim etapie, mam wrażenie, cywilizacyjnym i chyba prawnym w Polsce, żeby faktycznie państwo się zatroszczyło o prewencję. I nawet z tym jakby likwidowaniem strat i naprawianiem tych strat jest słabo, słabiuteńko, bo chociażby dostęp do terapii, który jest, jeżeli nie mamy na to środków po prostu prywatnie, no to jest dobro luksusowe dostać się gdzieś na NFZ do terapeuty, do psychiatry. Już nie mówię o jakimś wsparciu prawnym, które jest często potrzebne, tak samo jak i to psychologiczne, emocjonalne, po jakiejś trudnej sprawie, po jakimś chociażby właśnie takim przemocowym wydarzeniu. Tak się trochę zastanawiałam właśnie, w jaką stronę się dzisiaj potoczy nasza rozmowa, biorąc pod uwagę, że wiedziałam, że ty będziesz w sądzie, wiedziałam, w jakiej sprawie będziesz w sądzie i no, moje doświadczenie osobiste, prywatne też pokazuje, że w tym sądzie mogą się najróżniejsze rzeczy wydarzyć. Jakby znam z autopsji ten proces, więc wiem, że może być ciężko, może być paskudnie i zwłaszcza w takiej sprawie, że to też na osobie, która idzie pomagać, absolutnie nie spływa to po takiej osobie, która pomaga, nawet jeżeli ma dosyć duże już w tym doświadczenie i tak jak ty, idąc na taką sprawę, no wiesz, z czym możesz się tam spotkać, co może się wydarzyć, bo to jest nie twoja pierwsza, której gdzieś jakoś świadkujesz. No i tak troszeczkę zaczęłam od tego wypalenia. Miałam cię podpytać o to właśnie dzisiejsze doświadczenie, z jakimi wychodzisz refleksjami na temat systemu i w zasadzie to samo wypłynęło. Domyślam się, że to jest po prostu jeszcze po tych kilku godzinach w tobie dosyć żywe. Mnie sama... Tak. Też pamiętam, jak ta dziewczyna siedziała i miała ten atak paniki i mówiła: Polska mnie wykańcza. I że to rzeczywiście, to rzeczywiście jest problem systemowy. To nie jest problem jej indywidualny, to nie jest to, że z tą sprawą konkretnie jest coś nie tak, tylko za każdym razem, jak uczestniczę w sprawie, są jakieś niedociągnięcia, to jest delikatnie mówiąc, przekroczenia. Dosłownie w tej chwili dowiedziałam się, że osoba, którą wspierałam i która zresztą, której historia znajduje się w książce Gwałt Polski z reportażami o gwałtach, że zmieniono klasyfikację jej sprawy z 197 kodeksu karnego, czyli zgwałcenie, na jakąś inną, żeby tylko wyrok był niższy i że w tej chwili te rozprawy jej będą się toczyć w zupełnie innej sprawie, która nie ma za wiele wspólnego ze zgwałceniem, mimo iż ona ma nagranie tego, w jaki sposób była wtedy traktowana, słychać jej odgłosy, nagranie, które zresztą musiała sama przepisywać, rycząc, zalewając się łzami, dlatego że policja powiedziała, że oni nie mają odpowiedniego sprzętu do tego, żeby nagrywać, niech sama spisywać i niech sama sobie spisze to, co znajduje się na tym nagraniu. I to wszystko są wstrząsające historie, to jest tak jedna za drugą, to jest jakby codziennie po prostu policzki dostawać od tego systemu, od tego państwa. No i będziemy nagłaśniać te sprawy oczywiście, tylko że możemy nagłośnić jedną, dwie, 10 czy 20, tak jak w książce, w reportażach i później w innych tekstach spraw, ale tych spraw są tysiące i to właściwie każda osoba musi mierzyć się z bardzo podobnymi rzeczami, ponieważ to są problemy systemowe, biegli sądowie, którzy są wybierani z przypadku, brak wsparcia psychoterapeutycznego, nie tylko dla osób po przemocy, po gwałtach, które powinno być obligatoryjnie dostępne, ale po prostu dla każdej osoby, która mierzy się z jakimiś kryzysami, brak doinformowania, czy brak szkoleń dla szpitali, dla prokuratur, dla sądów i później wychodzi niestety to niedoinformowanie, które polega na przykład na stygmatyzowaniu ofiar przemocy i problemów jest bardzo dużo, nie mówiąc o zmianie definicji zgwałcenia. Najgorsze jest to, że i my dzisiaj tak rozmawiałyśmy z tą dziewczyną, że to wszystko już jest, bo projekty szkoleń są, Feminoteka robi takie szkolenia, tyle tylko, że one nie są systemowe, tylko jeśli jakiś sąd zechce, zażyczy sobie, no to wówczas ma, natomiast to powinno być po prostu dla wszystkich, ale one są gotowe.
projekt związany z biegłymi sądowymi także jest gotowy, z biegłymi psychologami także jest gotowy, wystarczyłoby go wprowadzić z zawodem psychologa właściwie i psychoterapeuty, żeby to uregulować, bo w tej chwili jest taki problem, że, no, że po prostu dużo osób może wykorzystywać tę sytuację. Są gotowe, jest projekt zmiany definicji zgwałcenia na każdy stosunek bez zgody. On siedzi w zamrażarce, znowu został przeniesiony do poczekalni w Sejmie ostatnio przez głosowanie. To wszystko jest. To nawet nie jest tak, że tutaj coś trzeba tworzyć, że my wymagamy rzeczy niestworzonych, absolutnie to jest. Wystarczy to wprowadzić. A mam wrażenie, że ten system cały czas próbuje blokować, nawet jeśli jedyne, co ma zrobić, to nam nie przeszkadzać. Mhm. Tak, trochę to tak niestety wygląda, że jest jakaś wola, żeby te rzeczy nie zostały wprowadzone w życie, bo one faktycznie wszystkie są. Ja mam czasami też kontakt z osobami z Feminoteki, z Federy, rozmawiamy właśnie z posłankami, które między innymi gdzieś próbowały forsować w Sejmie chociażby tą zmianę definicji zgwałcenia i rozmawiamy o tym, jest taki wniosek, że jest naprawdę grupa osób świadomych w Polsce, liczna, osób świadomych, które mają jakąś moc sprawczą, stworzą prawo, napiszą projekt, zorganizują i potem jest niestety ten taki systemowy mur. Ja to bym powiedziała, że to jest po prostu patriarchalny mur, bo gdzieś tam w tym Sejmie jednak decydują głównie panowie, smutni w pewnym wieku, którym jest to nie na rękę, żeby to prawo właśnie zmienić w taki sposób, żeby ono chroniło osoby, no, ofiary, nie lubię tego słowa, jakby wychodzimy od tego użycia słowa ofiara, no ale tu w tym momencie akurat ono się wpisuje w kontekst. Wierzymy ofiarom, chronimy ofiary, nie ma tej woli, absolutnie. Czy ty w tym widzisz po prostu taki, czy widzisz w tym, że to jest ten patriarchalny dziad, który nie dopuszcza do tego, żeby mu się pole do manewru jakoś skurczyło, żeby sam musiał zacząć się pilnować z tym, co robi, musiałby przestać ten dziad patriarchalny, mówię tak tutaj jako taka figura oczywiście jakaś metaforyczna, musiałby ten dziad patriarchalny po prostu trochę spasować z tym krzywdzeniem i to jest mu bardzo nie na rękę. I to widać właśnie w takich sytuacjach, kiedy ten system się broni. Ten system to przecież nie jest jakaś machina odpersonalizowana, tylko to są ludzie, którzy go tworzą, tak? To są te pojedyncze dziady patriarchalne, które do tego nie chcą dopuścić. No i strażniczki patriarchatu, bo przecież to też jakieś grupy kobiet, które status quo bronią, dotyczy. Mhm. Tak, ja z tym się zgodzę. Wydaje mi się, że ludzie u władzy w ogóle nie lubią dawać podmiotowości osobom, które u tej władzy nie są. Ze względu na to, że to jest zagrożenie, ponieważ to dotyczy zarówno ruchów kobiecych związanych czy to z aborcją, czy to właśnie z przeciwdziałaniem przemocy albo ochroną ofiar przemocy, ale to dotyczy także związków zawodowych, pracowników i pracownic, którzy walczą o swoje i którzy chcą być reprezentowani, mieć podmiotowy głos, a cały czas ich się ucisza. Ucisza się czasami wyrokami sądowymi, mówiąc, że nie mogą wypowiadać się na temat swojej firmy, dopóki jakaś sprawa sądowa się nie skończy. One trwają latami często i w ten sposób zamykają się usta. Albo lokatorzy i lokatorki, którzy walczą z tym, żeby nie wyrzucać ludzi na bruk i którzy blokują eksmisję. I to też nie są głosy, którym chce się, czy którym politycy, ludzie u władzy, ludzie bardzo bogaci, którzy są decyzyjni, chcą oddać władzę, no bo wówczas trzeba by było zmienić trochę ten system, na przykład na taki, w którym te olbrzymie, niewyobrażalne nierówności, czy to nierówności finansowe, czy to płciowe, czy to związane w ogóle z przywilejami, na przykład przywilej osób heteroseksualnych jest większy w porównaniu do osób nieheteroseksualnych. I tutaj te wszystkie pola przywileju i wykluczenia, one cały czas jakby się ze sobą ścierają i ludzie u władzy robią bardzo dużo, żebyśmy my nie poczuli, że mamy kontrolę nad swoim ciałem, że mamy władzę, bo wtedy moglibyśmy na przykład zrobić strajk i przestać na nich pracować, dopóki nie sprawią, że nasze warunki pracy będą godne, nie będą uwłaczające. Albo mogłybyśmy wyjść na ulicę właśnie, tak jak to zrobiłyśmy w 2016 roku i 2020, a to jest niebezpieczne, ponieważ wtedy pokazujemy siłę. Tak naprawdę ludzie u władzy dobrze wiedzą o tym, że są zależni od nas, że każdy ich głos to jesteśmy my, że ich zyski, na przykład w zakładach pracy, to jesteśmy my,
że bez nas, czyli na przykład bez kobiet, które wykonują 3/4 prac domowych i są obciążone pracami reprodukcyjnymi, że ten świat by nie funkcjonował, ponieważ owszem, możemy pracować w pracy i wykonywać tę pracę produkcyjną, no ale musimy do niej być w stanie przeżyć, czyli jeść, czyli spać, czyli mieć gdzie spać, mieć czas na odpoczynek i tak dalej. A to wszystko są głównie zajęcia, nie mówiąc o opiece nad dziećmi, nad osobami z niepełnosprawnościami czy starszymi, to wszystko są zajęcia głównie kobiet. W związku z tym, jeśli te grupy, które są uciskane, nagle dostałyby głos i które sobie wywalczają codziennie właściwie, bo to jest nasza codzienna walka, no to te osoby, które korzystają z ich na przykład nieodpłatnej pracy, czy z ich wyzysku, z mobbingu, no to one wtedy byłyby postawione w stan oskarżenia, po prostu. Znaczy one są winne w wielu miejscach przemocy, którą stosują, czy wyzysku, czy nieodpłatnej pracy. No i stąd myślę, że jest ta blokada, ja ją widzę na tak wielu polach i ona jest tak podobna, jeśli chodzi o mechanizmy i też mechanizmy podważania, deprecjonowania głosów tych grup, które ubiegają się o swoje, jako przesada, atencja, jako, że w ogóle to są osoby w jakiś sposób zaburzone, że to jest jakiś wycinek społeczeństwa, który nie ma nic wspólnego z problemami systemowymi, że chcą na siebie uwagę po prostu zwrócić i tyle, i właściwie o nic więcej nie chodzi, że chcą być popularne, że chcą, to wszystko też jest podporządkowane tej takiej rządzy pieniądza, że tutaj im chodzi wyłącznie o to, żeby jakiś sukces odnieść, rozumiany jako właśnie, nie wiem, bycie w polityce, tak jakby bycie w polityce było największym sukcesem i marzeniem ludzi. Myślę, że mają inne marzenia, na przykład godnie żyć, albo być w stanie utrzymać swoją rodzinę, a politykom czy ludziom u władzy nie przychodzi w ogóle, nie przechodzi przez myśl, że to może być dla kogoś szczęście i to może być dla kogoś sukces, spełnienie w rodzinie, w domu, w relacjach, bycie dobrym człowiekiem, bo wszystko jest tak bardzo podporządkowane właśnie tej sile pieniądza, władzy, zysków, widoczności i stąd i za każdym razem to widać, czy to przy strajkach kobiet, czy przy strajkach pracowniczych, czy przy protestach osób i opiekunek osób z niepełnosprawnościami, to są bardzo podobne mechanizmy podważania tych grup społecznych. Tak, to jest taka specjalna technika, jak to moje dzieci mówią, deflektują, to już jest to pokolenie, które bardzo wszystko z angielskiego sobie tam czerpie, ja mówię nie deflektują, tylko odwracają uwagę, mówcie po polsku, no i to faktycznie trochę jest takie odwracanie uwagi, przekierowywanie, prawda, my tu się czegoś domagamy, zobaczcie nasze potrzeby, tu są nasze prawa człowieka ograniczane, tu są nam odbierane, a wtedy ktoś, a bo ty coś tam, a tato taka, a tamten to śmaki, odwracanie kota ogonem, tak? Takie przekierowywanie tego snopu światła, reflektora na coś, co jest zupełnie nieistotnego. Bardzo podobnie to się też w Polsce niestety odbywa systemowo w momencie, kiedy naprawdę zaczyna się coś dziać i ten ferment oddolny po prostu to już tak buzuje, że gdzieś się wylewa, no to wtedy też szybciutko, jak to się mówi, no, czy już ludzie mają to nawet w Polsce przepraktykowane, że jak jakaś dziwna, nagle jakaś ustawa się pojawia, jakiś dziwny temat zostaje wyciągnięty, to na pewno coś przykrywają, tak? Na pewno coś chcą ukryć, na pewno chcą od czegoś tam odwrócić uwagę, co pod cichu, pod spodem gdzieś tam się dzieje. Powiedz mi, czy ty masz takie pesymistyczne czy optymistyczne podejście do tego, co się dzieje? Jaką ty masz wizję i ogląd tego po tych kilku latach aktywności, wychodzenia na ulicę, walczenia na naprawdę mega wielu frontach, bo ty aktywistycznie, jak ja to mówię, jesteś tak bardzo wszechstronna, jest wiele tematów, których siebie łapiesz, jakby chwytasz, wiele pól, jakby tych frontów, na których walczysz. Czy ty masz takie wrażenie, że to jest taka trochę czacza, krok do przodu, krok do tyłu, czy jednak czujesz, że jakiś progres robimy, mimo że czasami jest krok do przodu i dwa do tyłu, potem czasami dwa do przodu, znowu jeden do tyłu, że jakoś jednak naprawdę idziemy ku tej światłości, równości i w ogóle ku lepszemu, bo ja powiem ci, ostatnio mam takie przykre bardzo wrażenie, być może to się z moim jakimś takim momentem wypaleniowym łączy, ale mam takie wrażenie, że może coś w tym jest, że kiedyś tam gdzieś ktoś mi powiedział, biorą nas na przeczekanie, zmęczą, poczekają aż ta taka bańka aktywistyczna się gdzieś tam powypala, powymienia, ale będzie stopniowo topnieć, maleć, no bo ileż można, ta frustracja, bezsilność kiedyś wszystkich dopada. Ja wtedy sobie tak myślałam optymistycznie bardzo, że nie, tak nie będzie,
na miejsce tych osób, które się wypalą, przyjdą nowe i przyjdzie ich więcej, bo co młodsze pokolenie, to bardziej świadome postępu się nie zatrzyma. A teraz jakoś jestem w takim, powiem szczerze, jakimś momencie refleksji i zatrzymania i chyba trochę też kryzysu, takiego optymistycznego, kryzys optymizmu mam po prostu. Wydawało mi się, że ten jakby mój optymizm jest po prostu nigdy nie kończący się, ale mam taki moment jakiegoś takiego realistycznego zderzenia, że kurczę, spalamy się, wypalamy się, poświęcamy życie, czasami poświęcamy zdrowie i jakoś nie mam wrażenia, że to do przodu idzie. Podbudowuje się trochę tymi sondażami, które chociażby w przypadku aborcji gdzieś tam jednak się poprawiają i są coraz bardziej takie, no coraz lepsze są po prostu te wyniki, a jakoś tak mam wrażenie, że na co dzień w praktyce to ilości spraw tych zamiatanych pod dywan nie zmniejsza i jakoś nie wiem, czy to ja dzisiaj mam jakieś takie tutaj wrażenie, że to się nie pawia, czy to jest takie powszechne, czy ty też to podzielasz? Ja akurat nie jestem w takim momencie, jestem w tym momencie optymistycznym, jeśli chodzi o ruchy społeczne, bo jeśli chodzi o ocenę polityki parlamentarnej, czy o ocenę tego, co robią ci z władzą i jak decydują za nas, tak naprawdę nie będąc naszą realną reprezentacją, no to jestem wściekła po prostu, nie mam nic dobrego tak naprawdę do powiedzenia na ich temat, bo uważam, że to jest skandal, żeby rzeczy, które są absolutnym prawem człowieka i podstawą praw człowieka, wciąż nie były w Polsce zaprowadzone i uważam, że to jest najzwyczajniej w świecie skandal i uderzanie, też takie często torturowanie ludzi, na przykład jeśli chodzi o sprawy związane z aborcją czy przemocą seksualną, ale jeśli chodzi o nasze ruchy, to ja widzę bardzo, bardzo duże zmiany. Pamiętam mój pierwszy protest z 2016 roku, to był oczywiście czarny protest i tak zaczęłam swoją aktywistyczną działalność i wówczas zupełnie inne hasła były, hasła takie grzeczniejsze, hasła, które miały nie obrazić zanadto ludzi, a później wchodzi 2020 rok i jest już ostre wypierdalać, które nie tylko jest ważnym gestem, jeśli chodzi o wreszcie wydobycie z siebie złości, która jest tak ważna, jeśli chodzi o ekspresję emocji, że uczy się nas i chłopców, i dziewczynki, żeby chować w sobie emocje, u dziewczynek bardziej, żeby chować w sobie właśnie złość, wściekłość, u chłopców raczej smutek, ale generalnie uczy się nas tego, w związku z tym, kiedy pojawia się ekspresja tych emocji, kiedy pojawia się jakieś takie zbiorowe też ich przepracowanie, to jest bardzo, bardzo ważny gest i zupełnie odmienny od tego, co się działo w 2016 roku. Co więcej, jest to też ważny gest, żeby pokazać, że dziewczynka nie musi być grzeczna i miła, może być wkurzona, i jednocześnie na przykład innego dnia grzeczna i miła, kiedy taką właśnie ma ochotę, albo kiedy ktoś jest wobec niej grzeczny i miły. Natomiast w momencie, kiedy ktoś się nad nami znęca i torturuje, to my nie musimy być miłe dla swojego oprawcy. I to wszystko były dla mnie tak ważne komunikaty i tak ważny też ruch, który wokół tego był przy okazji jakoś tak bardzo szczęśliwy i taki radosny i często tańczący i taki... Te emocje tak się przeplatały i wchodziły często w tak mocne jakieś momenty, dla mnie też bardzo ważne, jako właśnie dla umiejętności czy możliwości wreszcie wyrażenia tych emocji, że ja tu widziałam dużą zmianę i widziałam też zmianę, jeśli chodzi o pokolenia. W 2016 roku jednak to było zupełnie inne pokolenie i zupełnie osoby w innym wieku niż w 2020, kiedy mieliśmy do czynienia z nastolatkami. Ja też to widzę na Instagramie, że piszą do mnie nastolatki, nastolatkowie, które się angażują bardzo mocno i to są często rzeczy, w które się angażują, których ja już nie wiem za dużo, bo mam 30 lat, a nie naście i po prostu pewne problemy już dla mnie są zupełnie inne i zajmuję i zupełnie pewne też doświadczenia są mi niedostępne. W związku z tym, kiedy ja to czytam, to ja widzę, że tak dużo się zmienia i widzę, że dużo pozostaje w mocy, w związku z tym ja też jestem w stanie na przykład pomagać, bo dużo współodczuwam, jeśli chodzi na przykład o poczucie winy po przemocy seksualnej, czy jeśli chodzi o jakąś taką niepewność w działaniu, czy generalnie poczucie winy, które nas tak osnuwa, mam wrażenie, przez całe życie i musimy się z niego rozplątywać jak z pajęczyny, więc tutaj dzięki temu też łatwiej nam nawiązać komunikację, ale zmienia się bardzo dużo. Myślę, że jeszcze kilka lat temu postulat zmiany definicji zgwałcenia na każdy stosunek bez zgody byłby niewyśmiane tak jak teraz, przez jakieś takie śmieszki, ironiczne komentarze, byłby po prostu zgnieciony.
totalnie, jako zupełny absurd. Jeszcze Agnieszka Kozłowska-Rajewicz mówiła mi, że w 2014 roku mogła zaproponować jedną ze zmian, która pojawia się w konwencji stambulskiej, żeby konwencja została wprowadzona do Polski. No i ona wybrała ściganie gwałtu z urzędu, bo powiedziała, że zmiana definicji zgwałcenia na każdy stosunek bez zgody zostałby wtedy wyśmiany i nieprzyjęty na pewno przez Sejm, że nie byłoby szansy, że żadne PO, żadne SLD nic nie przyjęłoby tej zmiany, bo po prostu było to niewyobrażalne, jeśli chodzi o postulat. W tej chwili mówimy o tym wprost. W tej chwili tak naprawdę mało kto z takich osób młodszych bulwersuje się, kiedy to słyszy. To jest jakiś rodzaj oczywistości i myślę, że właśnie po takich sytuacjach możemy zobaczyć, kurczę, to ma sens. To, co robimy, ma sens. Może być ciężko, bo jest straszliwie ciężko i wycieńczająco, ale to działa. Wiesz co, chyba chodziło mi tak trochę o to, że jakby mając świadomość tej przemiany mentalu naszego i że ta świadomość schodzi po prostu w coraz młodsze osoby. No ja mam 12-latkę w domu i ona, jeśli chodzi o ten konsent, to co najmniej od 2-3 lat jest tak wyedukowana, że no po prostu jakikolwiek aktywistyczny problem by jej rzucił, czy to dotyczy tutaj granicy z Ukrainą, czy granicy z Białorusią, czy Black Lives Matter nawet, tak, to ona po prostu jest w stanie usiąść i wytłumaczyć starszej pokoleniowo osobie, o co come on, co jest nie okej, dlaczego, nie wiem, biała osoba, która tam przebiera się za osobę o innym kolorze skóry, jakieś blackface, tak. Tak, dlaczego to jest nie okej, naprawdę, tym coraz młodsze pokolenia, one to wszystko chwytają. Ja jestem zachwycona tym, że mają po prostu taki poziom świadomości na dzień dobry, wchodząc w życie dorosłe gdzieś tam, czy nastoletnie, jaki, no ja się do tego douczałam przez ileś lat, no mam ponad 40 i też jakby jestem z nimi teraz na tym samym poziomie, jakimś po wielu, wielu latach, nie wiem, edukacji antydyskryminacyjnej, równościowej i przełamywania tych różnych właśnie wdrukowanych skryptów. Więc to jest fajne, to jest pozytywne. Bardziej chodziło mi o to, że jakby my się zmieniamy, zmienia się ten mental, a nie ma tego wymiernego takiego jakiegoś efektu, że jakby co z tego, że my tam, nam się coraz bardziej zmienia jakby ta świadomość, że jakby ona rośnie, a i tak jakby przyjdą potem jakieś stare dziady i nam zagłosują w Sejmie, utrącą, wrzucą do zamrażarki, jakby czego brakuje, czy to jest kwestia czasu jeszcze, że trzeba się po prostu uzbroić w nieludzką jakąś cierpliwość i tutaj ćwiczyć, nie wiem, pozycję jakiegoś tam, pozycje stoickie po prostu, czy to jest kwestia tego, że brakuje jakiegoś takiego dramatycznego przełamania, coś się musi w tym kraju wydarzyć takiego, żeby, nie wiem, naprawdę ludzie jakoś szybko tak kolektywnie doznali tego przełamania świadomościowego, celowo nie mówię oświecenia, ale jakiegoś takiego przełamania, żeby po prostu nagle im te łuski za to spadły. Trochę nie wiem tak naprawdę z czego to wynika, że gdzieś tam się jakoś nie przebijamy. Przecież my kolektywnie naprawdę wiemy wszystko. W tym kraju poziom świadomości jest taki jak trzeba. Tylko on się jakoś, mam wrażenie, nie wyrównuje. Jakby jest jakaś grupa, która jest coraz bardziej świadoma, a to jakoś tak te naczynia połączone gdzieś u nas są zablokowane po drodze. Bo przecież teoretycznie powinno się to jakoś wszystko wyrównywać, nie? Tak, tak. Myślę, że to jest w ogóle taki szerszy problem związany z systemem, bo świadomościowo my wiemy dobrze i to nie jest też tak, że nic się nie wydarzyło, bo mieliśmy na przykład śmierć Izabeli z Pszczyny i później ludzie też masowo wyszli na ulicę. To jest tak, że dzieją się albo wojna w Ukrainie, która też spowodowała, że no po prostu poziom solidarności, jaki wtedy pokazaliśmy i też takiej świadomości, i też jakiejś takiej empatii, bycia razem, wsparcia, on był niewyobrażalny. Tyle, że tego nie robili politycy, tego nie robiły osoby, które tak naprawdę powinny to robić i których zadaniem to w istocie jest, tylko to robiły zwykłe osoby, zwykli ludzie, my wszyscy, my zwykli. Więc myślę sobie, że problem jest w ogóle z systemem demokracji parlamentarnej. Ja nie czuję, że i myślę, że większość ludzi w Polsce nie czuje, że ma reprezentację w demokracji parlamentarnej. Myślę, że nie czują tego osoby ze wsi. Myślę, że nie czują tego osoby z niższych klas, ponieważ klasa polityczna jest klasą średnią co najmniej, często wyższą. To jest klasa, która będzie działać w swoich interesach i nawet jeśli zarzeka się, że bardzo jej zależy na tym, żeby jakieś grupy społeczne były reprezentowane, to po prostu tej reprezentacji nie ma.
nie ma tej reprezentacji też w mediach. O problemach górników nie mówią górnicy, tylko mówią politycy, którzy będą mówić w ich imieniu, w związku ze swoim interesem. O problemach osób z niepełnosprawnościami nie mówią osoby z niepełnosprawnościami, tylko znów politycy, którzy będą się wypowiadać za nich. I to jest tak naprawdę cały czas odbieranie nam głosu, odbieranie nam podmiotowości. I to jest właśnie taki system, który sprawia, że przez taką rzekomą reprezentację, chociaż trudno mówić o reprezentacji, jak to są wszystko ludzie, którzy reprezentują jedną klasę polityczną i jedną sytuację taką też klasową, no to, że przez tę pozorną reprezentację odbiera nam się głos i tak naprawdę ta demokracja, która ma być właśnie naszymi rządami ludu, nas wszystkich, staje się pułapką, w której my jesteśmy, jakimś takim więzieniem, z którego nie jesteśmy w stanie się wydobyć i pod pozorami tego, że raz na 4 lata wrzucimy kartkę do skrzyneczki, mówi się nam, że oto jesteśmy w systemie, który jakoś nas reprezentuje, czy w którym mamy pełną decyzyjność. Jeśli mielibyśmy pełną decyzyjność, to moglibyśmy na przykład się w związkach zawodowych mieć wpływ na to, jakie będą wynagrodzenia, albo jak będziemy traktowani. Moglibyśmy jako lokatorzy, lokatorki także mieć wpływ na to, gdzie będziemy mieszkać, w jakich warunkach będziemy mieszkać, czy będziemy mieć centralne ogrzewanie, czy nie, czy będziemy mieć grzyba. Więc to są wszystko jako kobiety, które będziemy mogły decydować o tym, co zrobić z naszym ciałem, czy być w ciąży, czy nie być w ciąży, czy móc usunąć ciążę, w której nie chcemy być, czy też pozostać z ciążą, w której chcemy być. I to są takie oczywiste rzeczy, ale jednocześnie przez to, że tworzy nam się jakieś takie strzępki reprezentacji, demokracji, wolności, decyzyjności, w istocie nam się odbiera takie zupełnie podstawowe rzeczy, właśnie jak możliwość stwierdzenia, okej, robię z moim ciałem to i to, okej, a teraz, nie wiem, pójdę sobie na spacer, bo mam czas, a nie będę musiała cały czas harować w mojej pracy, która mi zajmuje 10 czy 12 godzin dziennie, żeby tylko móc się utrzymać, bo bez nadgodzin po prostu nie będę w stanie utrzymać siebie i rodziny. I to są historie codzienne, to są historie, które ja poznawałam, kiedy pracowałam w magazynie Amazona, w którym to magazynie spotykały się bardzo różne osoby. To były osoby bez matury albo po studiach, to były osoby z bardzo niewielkich miejscowości albo z wielkich miast, z wielkiego miasta, akurat w tej sytuacji z Poznania. To były osoby, które miały oszczędności i takie, które absolutnie nie miały, osoby z wyrokami, które właśnie wychodziły z więzienia i osoby, które nigdy w życiu nie były karane. I to tam naprawdę spotykaliśmy się w bardzo dużym gronie i jednocześnie nasze problemy były dosyć podobne, to znaczy wyzysk, to, że każe się nam pracować ponad siły, to, że nie ma odpoczynku, że mamy trudności z koncentracją przez to, że tam wszystko cały czas zmusza nas do tego, żeby nie zasypiać, bo na przykład jak pracowaliśmy do 4 w nocy, no to całą noc pracowaliśmy przez 10 godzin, no i trzeba było coś zrobić, żebyśmy nie zasypiali i to na przykład tam są zapachy, dźwięki, kolory, to wszystko sprawia, że nasz mózg cały czas jest przebodźcowany, wracamy do domu, nie możemy zasnąć. Wieczna bezsenność, wpadanie w alkoholizm. Wszystko były historie, które tam były i które były takimi wspólnymi historiami. I to są historie, których my nie usłyszymy w mediach. Nie usłyszymy w mediach, jak pracują pracownicy w magazynie Amazona. Możemy usłyszeć, że Jeff Bezos jest najbogatszym człowiekiem świata i jakieś laurki dla niego. A nie zobaczymy laurek dla ludzi, którzy realnie wypracowują mu te zyski i którzy codziennie cierpią. I którzy cierpią także dlatego, że nie chciało mu się 4 razy więcej płacić pracownikom w Niemczech, i dlatego przeniósł się do Polski, żeby płacić 4 razy mniej. 500 kilometrów między Poznaniem a niemieckim magazynem Amazona i 4 razy mniejsza wypłata za tę samą pracę. No ale tak jak mówisz, te tematy nie są sexy i one nie wybrzmiewają, bo my nie chcemy słuchać o biedzie, nie chcemy słuchać o tym, że ktoś jest wyzyskiwany. Trochę tak niestety mamy chyba wszyscy kolektywnie, że wypieramy po prostu te trudne rzeczy i staramy się ich nie widzieć, co jest absolutnie no... gwoździem do trumny, tak? Bo jak pewne rzeczy nie zostaną uwolnione, nie zostaną wyciągnięte na wierzch, no to się nic nie zmieni, tak? I to jest też taki trochę kawałek potem o tym, jaka jest dola w tym kraju osób aktywistycznych, no bo jest to weźcie i zróbcie, że jak już gdzieś te nasze banieczki takiego dobrego samopoczucia przebiją informacje o tym, że gdzieś jest na świecie niefajnie, że coś się dzieje. Chociażby tutaj sytuacja z wojną u sąsiadów w Ukrainie to pokazała, że my możemy bardzo chcieć się izolować i udawać, że jest wszystko cacy i nas pewne rzeczy nie dotyczą, póki mamy my pełen garnek i pełną lodówkę jeszcze i jeszcze nam starcza,
No ale tutaj jakby to, co się wydarzyło w momencie, kiedy zaczęliśmy przyjmować osoby uchodźcze, no to wszystko weryfikuje, tak? Nie ma takiej sytuacji, nie ma takiej opcji, żeby się odciąć, żeby się zamknąć, żeby te rzeczy po prostu, te wszystkie historie straszne zamiatane pod dywan gdzieś prędzej czy później nie wyszły, żeby to gdzieś nie wybiło, żeby to gdzieś nas, nie wiem, nie odbiło nam się czkawką, żeby nas gdzieś nie kopnęło, nie ugryzło w tyłek, mówiąc wprost, tak? Już chyba teraz wszyscy poczuliśmy, jak się okazuje, że jest kryzys grzewczy, że za chwilę osoby są zestresowane tym, że nie będą miały jak się ogrzać, no to zaczynamy trochę wszyscy powoli się przyglądać tym trudnym sprawom, bo już się dłużej nie możemy po prostu od nich odwracać. No i tutaj jakby wracamy trochę do tego, jaki jest los tych osób aktywistycznych w Polsce. No i chciałam cię zapytać, jak ty diagnozujesz w ogóle to środowisko, czy bo już powiedziałaś to jakby, że uważasz, że się jakoś skonsolidowaliśmy, że się nauczyliśmy trochę tego aktywizmu. Ty to tak faktycznie widzisz, że już jest jakby o niebo lepiej, że ta Polska taka podziemna, z braku lepszego określenia, ta Polska oddolna jest już na tyle okrzepnięta, silna, że naprawdę możemy sobie powalczyć z tym systemem? To już jest ten etap, twoim zdaniem? Tak, no walczymy codziennie i to jest tak, że realnie walczymy codziennie, bo ten aktywizm i aktywistki to jest tak olbrzymie pole i tak różne rzeczy, którymi się zajmują, bo też różne, czy to organizacje, czy to osoby, bo to na przykład jest, nie wiem, Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów, czy Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów, czyli kwestie lokatorskie, to są związki zawodowe, jak inicjatywa pracownicza, ale także Solidarność na przykład, która działa bardzo dobrze w porozumieniu właśnie z inicjatywą pracowniczą w Amazonie i bardzo źle działa też w wielu innych miejscach, zwłaszcza Centrala Solidarności, więc to też jest ciekawe, co się stało z tym związkiem zawodowym, ale to są także osoby, które są na przykład w Strajku Kobiet, w Dziewuchy Dziewuchom, to są osoby, które są w Społecznym Rzeczniku Praw Obywatelskich, ale mi tak naprawdę najbliższe jest takie rozumienie, które pojawiło się w 2020 w miarę roku, czyli w trakcie protestu przeciwko tej decyzji skandalicznej, barbarzyńskiej Trybunału Konstytucyjnego, a mianowicie takie podejście, że każdy i każda jest aktywistką, jeśli aktywizuje się społecznie na swój sposób, bo ten aktywizm to nie musi być tak, że należymy do jakiejś organizacji i codziennie w niej uczestniczymy, bo nie każdy i nie każda ma na to możliwości z różnych względów, na przykład musi się opiekować osobą z niepełnosprawnością, czy swoją mamą, czy swoją babcią, ale jeśli pojawia się trudny moment, jeśli pojawia się potrzeba, to każdy i każda z nas może zostać aktywistką. Bardzo, bardzo nie podoba mi się takie podejście do aktywizmu jako do jakiejś elitarnej przestrzeni, do której trzeba zdobyć mandat, żeby w niej być. Aktywizm to nie jest Sejm, na szczęście. Aktywizm nie przyjmuje tylko elity, nie przyjmuje tylko tych, którzy mają czas i pieniądze na to, żeby się angażować, bo jakby nie patrzeć, to możliwość angażowania się jest jednak pewnym przywilejem, jest olbrzymim też poświęceniem i to wcale nie jest tak, że to ci najbardziej uprzywilejowani się angażują, wręcz przeciwnie bym powiedziała, natomiast możliwość poświęcenia na przykład godziny w tygodniu albo 2 godzin w tygodniu dla osoby, która opiekuje się dzieckiem z niepełnosprawnością, jest często niemożliwe. W związku z tym taki prawdziwy, jak dla mnie aktywizm, to nie byłoby wykluczanie tej osoby, mówienie, nie jesteś dobrą aktywistką, bo nie poświęcasz się wystarczająco, tylko właśnie włączanie. Ta osoba na przykład może zrobić grafikę na jakiś protest, albo pisać na WhatsAppie z innymi osobami i to też jest aktywizm. Po prostu, że jesteśmy w stanie aktywizować się na różne sposoby, zwłaszcza, że są osoby, które mają lęki społeczne i po prostu nie czują się dobrze na ulicy, czy z innymi. I to, że ktoś nie wyjdzie na ulicę z różnych powodów, to naprawdę nie wyklucza go z bycia aktywistą i aktywistką. Pamiętam, że ludzie do mnie piszą i pisali właśnie w tym czasie, ale teraz też piszą i mówią, kurczę, bo ty jesteś taką prawdziwą aktywistką, a ja tylko zorganizowałam jeden protest, albo byłam na jednym proteście i chciałabym się bardziej zaktywizować, ale no nie jestem taką prawdziwą aktywistką i wtedy sobie myślę, kurczę, właśnie wszyscy jesteśmy, byłeś na proteście, to jesteś aktywistką i że nie chciałabym bardzo, żeby to było jakieś takie
elitarna łatka, która jest dawana tylko tym najlepszym, tym, którzy wygrali konkurs na aktywistkę, bo to nie jest żaden konkurs i tak naprawdę im nas jest więcej, podobnie z feministkami, im więcej osób identyfikuje się z feminizmem, a nie właśnie robi sobie konkurs na najlepszą feministkę i tutaj jak bardzo feministyczna musisz być, żeby nazwać się feministką, tylko im więcej osób się z tym identyfikuje i czuje, że to jest jego, to jest jej, tym lepiej, bo wtedy razem walczymy, idziemy wspólnie w tym samym kierunku. Właśnie tak sobie pomyślałam, że to jest trochę tak jak z tym feminizmem, tak jak to powiedziałaś, że jeszcze niedawno bardzo często się spotykałam z takimi stwierdzeniami, że tak, uważam, że kobiety powinny mieć równe prawa, że kobiety absolutnie są równe, nie są nic gorsze niż mężczyźni, w związku z czym no oczywiście, że tak, robię wszystko, żeby kobietom żyło się w tym kraju tak samo dobrze jak mężczyznom, ale nie jestem feministką i to jest trochę tak wybrzmiewa w takich komentarzach, które tu przywołałaś też. Ja je też znam, że jak ty wychodzisz na ulicę i ty coś organizujesz, to ty jesteś osobą aktywistyczną, ja jestem tylko uczestniczką, tak. Czyli ja nie jestem osobą aktywistyczną. Ja sobie myślę, słuchaj, jeżeli ty zorganizowałaś swoją rodzinę, całą przyjaciół, skrzyknęłaś i wyszliście razem na ten protest, albo coś tam razem robicie, jakąś inicjatywę promujecie gdzieś, która poprawia ludziom życie, no to jesteś osobą, która aktywizuje, czy jesteś osobą aktywistyczną, ale to chyba jest kwestia tego, że przy tych osobach aktywistycznych, tak jak swego czasu też i chyba nadal zresztą przy feministkach robi się ta druga strona jakby światopoglądowo robi bardzo dużo złego przy samym tym słowie i chyba czuję, że to może tutaj być ten pies pogrzebany, że czasami ludzie się boją tego słowa, bo ci aktywiści to są ci gdzieś tam szargani po sądach, ci tam z kartotekami, ci tam, których policja już rozpoznaje, tak, że podjeżdża ta pani i ta, to już ma obstawę, już ktoś jej pilnuje, ktoś jest przydzielony. No, to są prawdziwe osoby aktywistyczne, a jak ja tam tylko uczestniczę, to nie. No to demitologizujmy to, że każda osoba, która aktywizuje inne osoby do walki o lepszy świat, o lepsze jutro, jest osobą aktywistyczną, jest aktywistką, aktywistą. Nie bójmy się tego, tak samo jak no, chyba już jesteśmy, nie jesteśmy już na tym etapie, żeby się dalej bać słowa feministka, feminista, chociaż no jeszcze z tym różnie bywa, trzeba cały czas, mam wrażenie, te słowa odczarowywać. W zasadzie o tym feminizmie, aktywizmie tutaj rozmawiam, a ja chciałam taką lukę wypełnić, bo jakby przeskoczyłyśmy na wejściu od razu do tego momentu takiego wypaleniowego, trudnego, do tego poziomu, w którym ty już jesteś teraz świadomościowa jako osoba, która coś robi. A jak to się w ogóle stało, że nie zostałaś babką od polskiego jakiegoś w szkole na przykład, że nie zostałaś panią na uczelni, która zrobi doktorat i tam uczy potem dalej jakiejś poezji konkretnego poety, prowadzi wykłady. Jak to się stało, że właśnie w tym 2016 byłaś gotowa do tego, żeby wyjść na ulicę i protestować? Dla mnie jakoś tak też szczególnie ważne, bo ja faktycznie się wtedy przełamałam. Co prawda już gdzieś szukałam swojego miejsca w jakiejś grupie, która coś robi, ale trafiałam raczej do organizacji zajmujących się charytatywą i to trochę nie było to, no ale ja jestem z małego miasta, jakby ten okres życia spędziłam w małym mieście i tu nie było takiej brygady feministycznej, która by poszła i nie wiem, wyplakatowała coś na ostro, na grubo. Jak się pierwsze te czarne protesty zaczęły odbywać i pierwsze wezwania poszły do tego, żeby wyjść i zrobić tam czarny poniedziałek, to powiem szczerze, że sobie poczułam, no wreszcie po prostu, wreszcie jest jakaś dla mnie przestrzeń, żeby iść i tam pewne rzeczy powiedzieć, wykrzyczeć. I tutaj sobie pomyślałam, no, jednak jest między nami ponad 10 lat jeszcze różnicy, jest trochę, jest tak jakby pół pokolenia. I sobie pomyślałam, jak to się stało, że ty potencjalnej babki od polskiego, wykładowczyni akademickiej, doktorantki, jednak stałaś się osobą aktywistyczną, która w zasadzie całe życie temu poświęca, bo poświęcasz temu całe życie, no praktycznie zawodowo jesteś już tą osobą aktywistyczną. W cudzysłowie oczywiście, upraszczając, no ale wiadomo, o co chodzi, tak? No robisz to na full. Tak, cały czas niewątpliwie wolny i niewolny, także temu poświęcam. Myślę, że to wynikało właśnie z po pierwsze z moich
marzeń, które miałam od dziecka. Ja zawsze chciałam się zajmować pisaniem i być pisarką. I to było dla mnie najważniejsze ze wszystkiego. Nie, kiedy szłam na studia polonistyczne, także dla mnie ważne było to, żeby czytać, pisać, to był ten mój kierunek. Nie chciałam być nauczycielką. Moja mama jest nauczycielką polskiego i podziwiam ją za to niesamowicie, ale też przez to, że widziałam, jak dużo to od niej wymaga i jakie też trzeba mieć umiejętności, które no mnie to jakoś nigdy nie kręciło. Strasznie podziwiałam moją mamę, że jest nauczycielką polskiego, ale ja po prostu nie chciałam być nauczycielką polskiego, ja chciałam pisać i to było moje wielkie marzenie i być gimnastyczką oczywiście, to było to drugie marzenie, które miałam w dzieciństwie. W związku z tym, kiedy poszłam na doktorat, to ewentualnie myślałam, że będę wykładać i wykładałam. Rzeczywiście wtedy miałam swoje zajęcia i bardzo je lubiłam, bo gadanie ze studentami mi sprawiało wielką, wielką satysfakcję, ale później nadchodziły egzaminy, które już nie sprawiały mi wielkiej satysfakcji, żeby wystawiać oceny ludziom za tak naprawdę to, jak sobie poradzą w bardzo stresującej sytuacji, jaką jest egzamin. I zaczęłam dostrzegać też różne mechanizmy na uniwersytecie, które jak dla mnie były absolutnie nie do przyjęcia, a mianowicie właśnie seksizm, mizoginię, klepanie się po plecach, nepotyzm, feudalną instytucję, jaką ona jest, takie nastawienie na tytuły, które okazują się naukowe, które okazują się ważniejsze niż na przykład wrażliwość, empatia czy realne osiągnięcie na przykład w kontaktach z osobami. No i właśnie to wszystko jakoś tak mnie nieszczególnie zachęcało do tego. Dodatkowo fakt, że byłam feministką, niewątpliwie mi nie pomagał, ponieważ za każdym razem gdziekolwiek się pojawiałam, ja musiałam się mierzyć z olbrzymią mizoginią, często przesadzaną specjalnie po to, żeby stworzyć ze mną jakiś konflikt ze studentką, z doktorantką, profesorowie, którzy w ten sposób się zachowywali, co też było jak dla mnie niedopuszczalne. No i wreszcie fakt, że tam nie miałam żadnego wpływu, to znaczy moją magisterkę, która miała 600 stron, przeczytał myślę, że niecałą nawet mój promotor i myślę, że też niecałą moja recenzentka i tyle, nikt więcej. I pomyślałam, kurczę, ja tutaj chcę pisać, bo to jest dla mnie ważne, bo myślę, że pisaniem też można zmieniać rzeczywistość, zmieniać świat, ale nie będę zmieniać tego świata, jeśli nikt tego nie przeczyta. To będzie reprodukowanie po prostu pisania tylko po to, żeby zdobyć tytuł. A dla mnie te tytuły wcale nie były jakoś szczególnie istotne. Ja skończyłam doktorat praktycznie cały, bo wszystkie zajęcia pozaliczałam, ale samego doktoratu już nie obroniłam, bo właśnie ten tytuł nie jest dla mnie jakoś szczególnie istotny. Co więcej, właśnie w ramach tego dużego rozczarowania instytucją uniwersytetu stwierdziłam, że wolę napisać książkę, ją wydać, tak żeby ktoś ją przeczytał, a nie tak, żebym dostała tytuł jakiś kolejny, którym będę mogła się szczycić i nie wiem, czuć się lepsza, czuć się wyższa od innych, też takie poczucie lepszości, pogarda do innych ze względu, którzy nie mają takiego tytułu, wydawały mi się wstrętne. W pewnym momencie jeden z doktorów, bo już teraz nawet profesor, powiedział mi: Maja, weź, ty się nie sprzeciwiaj temu człowiekowi, który wtedy mnie zaczepiał właśnie pod kątem tego, że jestem feministką i że jest to jakoś straszne, bo profesorowi, bo będziesz mi już niedługo podawać makaron. Ja pomyślałam, że jest w tym taka pogarda do osób, które pracują w gastronomii. Mój brat latami pracował w gastronomii, większość moich znajomych pracowało w gastronomii. I taka pogarda w ogóle do tej pracy, jakieś takie poczucie lepszości, dlatego że akurat jemu się udało, że miał takie możliwości, że ma rodziców, którzy go wspierają i tak dalej, że stwierdziłam, nie, to nie jest dla mnie. I wtedy w momencie, kiedy wyszłam na ulicę i zobaczyłam, że te hasła, że teksty, które wtedy pisałam na ten temat, mają realne przełożenie na rzeczywistość, czy są realnym głosem osób, które chcą walczyć o siebie, to stwierdziłam, że to jest moje. To jest po prostu moje, a ja też zawsze byłam lekko nadaktywna przez gimnastykę. Jako dziecko trzeba było mną potrząsać cały czas, żebym była cały czas w ruchu i wtedy dopiero się uspokajałam. W związku z tym też ten aktywizm dobrze działał z moją osobowością, a z kolei uczelnia nie do końca dobrze, bo taki powolny tryb, taki tryb spokojny, to nie do końca jest mój sposób funkcjonowania. Wolę biegać, wolę walczyć, wolę krzyczeć, walczyć na ringu, na w oktagonie. I to są rzeczy, które mnie zawsze fascynowały. No i teraz, kurczę, tak naprawdę robię to, o czym marzyłam, bo piszę książki i piszę teksty, piszę posty. Jestem blisko osób, piszę z nimi codziennie. Ja mam wrażenie, że mówi się teraz, że ludzie nie czytają.
ludzie w tej chwili czytają więcej niż kiedykolwiek. My do siebie piszemy po prostu cały czas na Instagramie, osoby, które potrzebują mojego wsparcia, które chcą pogadać po prostu, i to zazwyczaj tekstowo, bo głosowo jakoś taka większa obcość się pojawia, nie wiem z czego to wynika, ale tak jest. I po prostu cały czas jest ten tekst i cały czas jest ten język, cały czas jest ta komunikacja, bycie razem. I no myślę, że dlatego, że to jest spełnienie moich marzeń, spełnienie też marzeń wielu innych osób i też próba zmiany świata na taki, w którym każdy będzie mógł spełniać swoje marzenia. Jakie ma? No, tak w tym słyszę, że to zderzenie było naprawdę takie dla ciebie transformujące, to zderzenie jakby z tym realem, jak to wygląda na tej uczelni, że to no, ma być to miejsce, gdzie są ci światli ludzie i generalnie tam powinien być taki, nie wiem, tygiel intelektualny, a tam jest po prostu absolutne czasami uwstecznienie, zamrożenie i jakby siedlisko tego, co najgorsze po prostu w takim świecie naukowym, czyli jakiegoś takiego akademizmu, takiego właśnie z zasady starszeństwa. Jest tam taki brak jakości. Dlaczego? Bo rozkminiałam, że byłaś już tak blisko jakby zakończenia i już jakby też już reguła konsekwencji działa trochę czasami, że tyle zainwestowałam, no to już dobra, dokończę, po prostu obronię ten doktorat, już będę miała ten etap zamknięty. Sobie pomyślałam, że jeżeli ktoś rezygnuje, będąc tak blisko tego finiszu, to znaczy, że po prostu tam gorycz, te czara goryczy musiała się naprawdę przelać i tam musiałby się pojawić jakiś srogi zawód tą sytuacją. I jakby no wiem, że stąd całe to mi tu wykluło się polskie literackie. To było wszystko po coś. Tak, to środowisko literackie, ono się oczywiście w jakiś sposób pokrywało z tym uniwersyteckim, bo to tak jest, że to nie jest duże środowisko, ale ja też pomyślałam sobie w pewnym momencie, czy ja chcę mieć ten sam tytuł, który ma właśnie ten człowiek, który na przykład do mnie tak powiedział z pogardą o osobach podających makaron, albo z tym innym człowiekiem, i sobie wtedy pomyślałam o seksistce, który na przykład wykładał na uczelni, i stwierdziłam, że nie chcę. Poza tym mówienie do ludzi z pozycji doktora było jak dla mnie w tamtym momencie, z pozycji autorytetu, zupełnie niepotrzebne. To znaczy ja naprawdę wolę rozmawiać z 20-latkami, 13-latkami o ich problemach na ty, bez paniowania sobie wzajemnie, bez bycia jakąś ekspertką, autorytetką, bo nią nie jestem i nie chcę być. Jestem edukatorką, mogę edukować, ale właśnie na zasadzie takiej równości, czy współedukacji, wspólnego uczenia się. Ja ci mogę coś przekazać, czego już się nauczyłam, bo fajnie, bo spędziłam nad tym czas, a ty możesz mi coś innego, albo możemy się wymienić na zasadzie kontaktu, relacji i tak dalej, a nie takiego jakiegoś mówienia z góry do ludu i teraz będę przedstawiać im to, jak mają żyć. W ten sposób działają politycy, w ten sposób działają właśnie profesorowie, dlatego ja też nie angażuję się w politykę parlamentarną i nie chcę być polityczką i to nie jest absolutnie coś, do czego dążę, czy dążyłam kiedykolwiek. I tak samo z tą profesurą, po prostu uznałam, że tego typu działanie, czy tego typu feminizm akademicki, feminizm wyższościowy, nie jest moim feminizmem, czy nie jest moim sposobem w ogóle angażowania się. I szczerze mówiąc, jestem dumna z tej decyzji. Moja mama oczywiście nie, moja mama i mój tata też mieli dużą nadzieję, że dokończę, zwłaszcza, że zawsze miałam najlepsze wyniki. Ale to była świadoma decyzja i ja naprawdę jestem z niej zadowolona i myślę, że czasem taka decyzja polegająca na tym, że nie zrobimy czegoś zamiast coś zrobić, może też być powodem do dumy i może być sukcesem. Okej, to już wiemy, co na to jakby twoja rodzina i ty swojej decyzji bronisz, widzisz w tym pozytyw. Ja też widzę, bo mam takie głębokie przekonanie, że każdy prędzej czy później jakoś na swoją drogę wejdzie i ta droga jak, no nie, że jest mu podpisana, ale że po prostu te geny, które mamy, jak to się mówi, gena się nie wydłubie, prędzej czy później każdy wejdzie na tą drogę, która jest jego po prostu, bo go na to popchnie jego osobowość, jakaś próba, potrzeba ekspresji, potrzeba wyrażenia siebie. To zawsze sprawia, że szukamy takich narzędzi, takich miejsc, takich przestrzeni, gdzie możemy po prostu być sobą i mówić to, co chcemy powiedzieć. W związku z czym prędzej czy później, jak mamy być na ulicy i krzyczeć i protestować, to na tej ulicy się znajdziemy, nawet jeżeli mamy jakieś duże opory, to prędzej czy później będzie taki splot okoliczności, że
że trafimy w te miejsca, gdzie mamy być. Ja bym jeszcze chciała tutaj, jeżeli mogę, prosić Michała, naszego realizatora dzielnego, o pokazanie tutaj zdjęć o tych książkach, bo to jest chyba też clue. Gwałt to przecież komplement. Czym jest kultura gwałtu? I kolejna twoja pozycja, Gwałt Polski. I najnowsza twoja książka, czyli Hejt Polski, no świeżo w zasadzie tutaj wypuszczony, jest progresja. Ja bardzo widzę u ciebie jako u osoby, która pisze, taki ścisły związek jakby z biografią, że to, co cię w danym momencie jakby najbardziej pasjonuje, to co jakby, może nawet nie, to czasami złe słowo w takim kontekście, nie, że pasjonuje, tylko to, co cię najbardziej zajmuje, bo cię życie po prostu konfrontuje z czymś, to potem nie kończy się u ciebie w ten sposób, jak u większości jakichś osób aktywistycznych, które nie piszą, że gdzieś tam robisz jakieś rzeczy, tylko ty jeszcze masz tą potrzebę, żeby potem to jakoś domknąć w postaci właśnie dzieła jakiegoś, czy to będzie scenariusz, czy to będzie, tak, tutaj akurat właśnie mamy ilustrację, bo przecież to jest ta rzecz, o której często się nie pamięta, że ty jesteś też dramatopisarką i dramaturżką, wcale się tego trudno nie wymaga. Ja w ogóle. Tak, i no, jakby masz też tą taką część refleksyjno-poetycką, jak ja to mówię, która potrzebuje potem te swoje doświadczenia jakoś no, przekuć na coś, co zostanie po prostu z ludźmi. Pokażmy to, bo ja też bym chciała, żeby Państwo, którzy nas dzisiaj oglądają, słuchają, wyszli z takim przekonaniem, że Maja Staśko to nie tylko imba. I to jest jakby też ten temat, który bym chciała poruszyć, że masz głos, masz naprawdę tą cechę, która jest mega rzadka, to jest taki specjalny dar skupiania na sobie uwagi. I to nie takiego skupienia, że ty szukasz tej uwagi jakoś specjalnie, tylko po prostu cokolwiek robisz, to i tak przyciąga tą uwagę. Tutaj są pokazane też akurat na zdjęciach różne akcje, w których brałaś udział w niedawnym czasie. Jak się studiuje twoje wywiady, których sporo udzieliłaś, bardzo szczerych, się jakby zweryfikuje to, zderzy z tym, co jest na twojej ścianie, na Facebooku czy na Instagramie, no to widać wyraźnie, że to, co ty robisz prywatnie, przekłada się na tą twoją działalność potem taką artystyczno-publicystyczną, że to jest absolutnie nierozerwalnie ze sobą związane. Dla mnie, w moim odczuciu, to jest szczere, autentyczne. I powiem szczerze, jak państwo tutaj nas oglądają w tej rozmowie, zobaczcie, macie młodą, mega świadomą osobę, która po prostu, jak to się mówi potocznie, mądrze laska mówi, mądrze dziewucha gada, tak? I ja naprawdę momentami nie ogarniam tego totalnie, jak to się dzieje, że potem jest takie skojarzenie, że Maja Staśko, imba. Co tu się w ogóle gdzieś wydarzyło? Jak ty to diagnozujesz, z czego to się bierze, że jest Maja i jest hejt? Nie jest Maja, która naprawdę drąży temat gwałtu, zgwałceń w prawie, tak? Która coś robi, żeby tutaj się zmieniło, która naprawdę masę pracy swojej czasu poświęca, żeby ten kawałek jakiś aktywistyczny gdzieś pchać do przodu, zaopiekować. Jak to się dzieje, że to wszystko znika po prostu? Absolutnie jakby to było unieważnione, bo jakaś tam zawsze jest sytuacja, jakaś aferka po prostu, nie wiem, jakby nie chcę powiedzieć, że to się za tobą ciągnie jakoś, bo to ci ludzie przyczepiają, to nie jest tak, że to się samo ciągnie, to ci ludzie ci to po prostu przypinają. Jeden mój mądry kolega, dziennikarz, powiedział mi, że ludzie lubią jej nienawidzić. Dlaczego tak jest? Jak ty to sama, Maja, diagnozujesz? Bo ja mam oczywiście jakieś swoje na ten temat przemyślenia, natomiast ciekawa jestem, jak ty się z tym czujesz, jak ty z tym żyjesz, no bo przecież ten Hejt Polski, ta książka, która ja uważam, że dużo wnosi, chociaż przeczytanie jej jest ciężkie i trzeba sobie po prostu to dozować, bo może przybić. Nie polecam osobom w kryzysie albo w depresji. Nie, absolutnie, ja też to mówię, powtarzam. Jeżeli ktoś chce wiedzieć, jak to w Polsce wygląda, no to jest naprawdę jak w soczewce skupione te wszystkie takie rzeczy najgorsze, które się w internecie dzieją i wtedy warto to po prostu potraktować jako taki materiał do przemyślenia, dlaczego ludzie piszą tak, a nie inaczej, co z tym można zrobić.
No ale żeby ta książka powstała, no to ty musiałaś po prostu taką ilość, takie hektolitry jadu i hejtu na siebie wziąć, że no ja, były takie momenty, że gdzieś tam się spotykałyśmy w różnych sytuacjach i ja naprawdę myślałam, jak ona w ogóle sobie z tym radzi. Ja nie wiem po prostu, co ja bym zrobiła w takiej sytuacji, gdyby mnie tak cały czas społeczeństwo targetowało mocno. No i naprawdę chciałam się zapytać ciebie, jak ty to robisz, że jednak procesujesz to, przetrawiasz. No wiem, że wsparcie terapii to już jest dużo. No, że potem jednak to z siebie wypływa w postaci jakiegoś produktu, który gdzieś idzie w świat i zmienia dalej świadomość. To jest też dużo dla osoby, która ma taki gen artystyczny i potrzebuje po prostu, żeby coś z tego, co przeżyła, zostało i coś zmieniało i procentowało i wiesz, takie ziarno, które gdzieś tam, z którego coś dalej może też wykiełkować dobrego, nie? Ale jednak sobie myślę, że to jest w chuj dużo ciężkich rzeczy do przetrawienia i jakby, no wiadomo, że zdarzają się jakieś fakapy po drodze. Podejrzewam, że jest cała lista rzeczy, które byś zrobiła inaczej, albo takich, które byś, nie wiem, nie zrobiła, bo człowiek się rozwija i też takiej świadomości aktywistycznej jakiejś tam i w ogóle jako człowiek nabiera. Jak ty to sobie poukładałaś wszystko, że jesteś dalej i cały czas z czymś nowym do ludzi wychodzisz. Mimo, że ci ludzie cały czas jakby no robią wszystko, żeby ci to obrzydzić. Tak, no właśnie czuję, że to ma sens i to na kilku co najmniej poziomach. To znaczy pierwszym poziomem jest rzeczywiście to, że wykorzystuję to później do różnych tekstów czy do książek. Moja następna książka nazywa się Hej Hejterze, mój rok z hejterami i polega na tym, że spotykam się z tymi hejterami, bo w pewnym momencie ja rzeczywiście byłam obezwładniona tym hejtem, ale też chciałam bardzo zrozumieć, skąd ten hejt wynika. I prawdę powiedziawszy, po spotkaniach z tymi hejterami zdałam sobie sprawę z tego, wiedziałam to wcześniej teoretycznie, natomiast moje ciało nie wiedziało i reagowało różnymi reakcjami, na przykład atakami paniki, ale zdałam sobie sprawę z tego, że to nie jest o mnie. Ten hejt nie jest o mnie. To jest o tych ludziach, którzy to piszą. I że ci ludzie często są samotni, ci ludzie często potrzebują uwagi, potrzebują się na kimś wyżyć. Potrzebują uwagi też takiej, na przykład jeden chłopak przyszedł z kwiatami i następnie zapraszał mnie na randkę, na walentynki. I to był taki rodzaj końskich zalotów, że mnie hejtował, że pisał o mnie okrutne rzeczy. Inni piszą, ja piszę ci coś takiego, bo jakbym ci napisał coś, co chcę napisać naprawdę, to byś nie zwróciła na to uwagi. A dzięki temu, że teraz zwróciłaś na to uwagę, bo ci napisałam na przykład groźbę jakąś, to ja ci napiszę, co chciałam wcześniej napisać. I to jest trochę tak, że pytałaś, co się wydarzyło, czy jest taki hejt. Mi się wydaje, że wydarzył się kapitalizm. I to już od jakiegoś czasu, ale wydarzył się kapitalizm w sieci. Sieć była początkowo uznawana za taką demokratyczną, egalitarną przestrzeń, gdzie każdy ma pełne prawo do tego, żeby istnieć, żeby czuć się bezpiecznie, wreszcie każdy ma głos, który jest traktowany na równi. W tej chwili istniejemy w sieci, która jest po prostu korporacyjna, to znaczy jest podporządkowana korporacjom. I nasza uwaga jest sprzedawana tym korporacjom i nasze dane są sprzedawane. A w jaki sposób najłatwiej skupić na sobie uwagę, to znaczy na sobie, czyli na reklamach tak naprawdę, na reklamodawcach, przez bardzo silne emocje. Bardzo silne emocje są mniej znacznie wywoływane przez na przykład szczęście, radość, poczucie spełnienia, którym się ktoś dzieli, ale bardzo, bardzo mocno są powiązane na przykład z gniewem, z frustracją, z nienawiścią. Nienawiść jest bardzo mocną emocją i łatwiej nam nienawidzić niż kochać, ponieważ jak no nie znamy kogoś, to co będziemy kochać? Człowieka, którego nie znamy, ale możemy nienawidzić człowieka, którego nie znamy, możemy nienawidzić idei. I tak naprawdę właściciele mediów społecznościowych nie reagują na bardzo nienawistne treści, dlatego że im się to opłaca. Co więcej, oni je podsycają, to znaczy największe zasięgi dostaje to, co jest powiązane z nienawiścią, ze szczuciem na kogoś, z bullyingiem. Cyberbullying jest niesamowicie powszechny i cyberbullying jest śmiertelną bronią. Znaczy są nastolatki, są ludzie. Ostatnio znana osoba, nie będę podawała imienia i nazwiska, bo to nie o to chodzi, ale znana osoba, influencer, zmarł po tym, jak opowiadał o tym, że przez hejt dostał traumy, że hejt doprowadził go do depresji w Polsce. Mówimy o zdarzeniach, które mają miejsce tuż obok. I tak naprawdę to napędzanie ludzi wzajemnie na siebie po to, żeby było jak najwięcej uwagi, żeby było coraz więcej bodźców, bo te bodźce, które były jeszcze 2 lata temu, one nie wystarczą, bo
bo my potrzebujemy coraz mocniejszych emocji. I te coraz mocniejsze emocje są nam dostarczane przez właścicieli mediów społecznościowych, ale kosztem zdrowia i kosztem poczucia bezpieczeństwa innych osób, bo polegają po prostu na cały czas przekraczaniu ich granic. Przekraczaniu granic nękania, bullyingu, przemocy. A to wszystko dla zysków. To wszystko dlatego, żeby skupić naszą uwagę, która za chwilę zobaczy reklamę, reklamodawca zobaczy, że tyle i tyle osób zobaczyło tę reklamę i będzie czuł się usatysfakcjonowany i zapłaci właścicielowi mediów społecznościowych. Tak się robią fortuny. Fortuny robią się na naszym zdrowiu, na naszym życiu, na nękaniu i na szczuciu nas nawzajem na siebie. I niestety, jeśli chcemy uczestniczyć w tej grze, to znaczy jeśli chcemy w ogóle móc się komunikować przez media społecznościowe, bo one są niesamowicie ważnym elementem komunikacji między nami w tej chwili. Co więcej, życia. Za chwilę, dopiero co była pandemia, dzieciaki uczyły się zdalnie, nie miały tak naprawdę innej możliwości komunikacji niż sieciowa. Za chwilę znowu będą zamknięte szkoły ze względu na to, że nie będzie na prąd, że nie będzie na energię, bo niestety żyjemy w czasach, w których za chwilę tak właśnie będzie i część szkół zostanie zamknięta, część uczelni także i znów będzie wszystko zdalne. To jest nasz świat, to jest nasza rzeczywistość. Jeśli będziemy podporządkowywać ją tylko tym, którzy chcą zyskiwać na naszych trudnych emocjach, na naszych traumach, na naszych śmierciach i na naszych depresjach, no to wówczas niestety, ale będzie coraz gorzej. I to nie jest o mnie, ta książka, ten hejt, który ja dostaję. To nie jest o moich błędach, które popełniłam. Każdy popełnia błędy, a prawdę powiedziawszy, te akurat moje, które są mi wypominane, nie krzywdzą nikogo. Nie są jakimś karygodnym objawem. To, że rzuciłam kanapką w pewnym momencie, jeśli to byłby największy błąd ludzi, którzy popełniają i za który będą krytykowani do końca życia, to ja bym życzyła wszystkim takich błędów, naprawdę, bo są ludzie, którzy realnie krzywdzą, są dopiero co niedawno influencer chwalił się tym, że przekroczył prędkość, odebraną mu prawko i mówił, że i tak prawdopodobnie będzie przekraczał prędkość. I nie dostał za to takiego hejtu, jak ja dostałam za gest, głupi gest, 3-sekundowy. A realnie naraża życie ludzi i realnie promuje narażenie życia ludzi. Więc mówimy o świecie, w którym te wartości są odwrócone, w którym tak naprawdę cały czas promuje się przemoc tylko dlatego, żeby zgarniać zyski na naszych ciałach. I to jest ten hejt. I z tego on wynika. No tak sobie teraz pomyślałam właśnie, że dobrze, że to powiedziałaś, niech to wybrzmi, że to, co ty robisz, nikomu tak naprawdę żadnej krzywdy nie robi. Bo to jest chyba argument, który jakoś umyka tym osobom, które gdzieś próbują twój fenomen jako takiej osoby influencerskiej, osoby, która ma głos, ma wpływ i naprawdę ma jakąś sprawczość, bo jednak jak to też nawet gdzieś rozeznawałam w tym młodszym środowisku aktywistycznym, młodszym od mojego pokolenia, bo jestem z tego boomerskiego, tak? Więc jak się gdzieś rozpytywałam w tym młodszym pokoleniu aktywistycznym, no to mówią, no tam Maja raz trafi, raz nie trafi, to wiesz, w zależności od tego, kto jaką tam bańkę reprezentuje, tak, że jakby... No z tym się zgadzam, z tym się nie zgadzam, ktoś mówi, nie no, ona w ogóle ogólnie to zazwyczaj ma rację, czasami tam coś tam może nie pyknie, albo ktoś mówi, że nie, ona w ogóle rzadko ma rację, czasami jej się pyknie coś, że coś jest okej. To jest wszystko kwestia jakby punktu widzenia i przyjętych założeń, natomiast jednak wszyscy mówią tak, ale jednak ją czytamy, ale tak, sprawdzamy, patrzymy co ona pisze, więc sobie pomyślałam, okej, coś w tym jest, że... potrzebna jest taka osoba, która gdzieś po prostu jakby w każdej sytuacji, która się wydarza, daje jakiś drogowskaz, tak? Oczywiście nie chodzi o to, że tutaj ty jakby masz ten monopol na rację, tylko że ty mówisz, co nie ty tak. Tak, ja mówię. Pokazujesz się ze swoimi poglądami. Jak teraz Państwo cię słuchają, to na pewno, czy oglądają, to na pewno już wychodzą z takim przeświadczeniem, że ty masz to poukładane, naprawdę masz to wszystko poukładane w głowie, że twoje podejście do życia, do świata, do aktywizmu, feminizmu, w ogóle tych wszystkich rzeczy, którymi się zajmujesz, jest jakieś spójne, tak? Teraz dla tych osób, które cię oglądają, followują, gdzieś tam śledzą, co ty napiszesz, one mogą się z tym nie zgadzać lub nie, ale jednak mają do czego się odnieść, tak? Jest jakiś punkt wyjścia, że ktoś skomentował jakąś sytuację. Dla mnie to jest niesamowita wartość dodana, bo są takie sytuacje, że dzieje się coś, nie wiem, ważnego uważam dla na przykład polskiego mentalu, czy nie wiem, dla sytuacji kobiet w Polsce i jest cisza na ten temat. I w zasadzie jest naprawdę na palcach jednej ręki można by policzyć instytucje, NGOsy czy osoby publiczne, które się zawsze wypowiadają w takich sytuacjach. No i ty jesteś jedną z nich, tak? Więc w tym momencie ja zawsze sobie myślę, dobra, jakiekolwiek by tam osoby miały zastrzeżenia czy do jakichś błędów, wiadomo,
kto nic nie robi, to nie popełnia błędów. Jak ktoś coś robi, to popełnia błędy, to jest normalne, tak? Natomiast no ważne, że jest ktoś, kto robi. Szanujmy to, że jest ktoś, kto po prostu niezależnie od dnia, godziny, czy to jest święto, czy to jest dzień wolny, po prostu reaguje, jak coś się dzieje, tak? Bo mam wrażenie, że to nie jest doceniane, no i te algorytmy faktycznie promują to, żeby pokazać jakieś rzeczy, które, nie wiem, mają najwięcej hejtu, a jakoś giną w tym przekazie te rzeczy, które ty robisz, które są po prostu mega wartościowe, kurna, ludzie, skupmy się na tym, tak? Co jest wartościowe. No, wiem, że już musimy kończyć, że masz ograniczenie czasowe. W zasadzie na koniec chciałam cię zapytać tylko o to, jakbyś miała już tak naprawdę podsumowując, gdzie byś chciała być za 5-10 lat, jak siebie widzisz, gdzie będziesz i ewentualnie jakbyś się naprawdę pokusiła jakieś takie mega treściwe, szybkie podsumowanie, co uważasz za swój największy sukces, a co ewentualnie chciałabyś, wiesz, no... by było dla ciebie dużą lekcją. Nie powiem, że jakimś błędem czy jakimś fuck-upem, tylko było dla ciebie jakąś lekcją życia taką aktywistyczną. Mm-hmm. To może najpierw o tej lekcji życia, bo tu rzeczywiście, nie wiem nawet czy aktywistyczną, ale rzeczywiście to mi dało bardzo do myślenia sytuację z burgerem. To była sytuacja, w której krytykowałam konsumpcjonizm, a także zabijanie zwierząt przez korporacje i przemysłowe hodowle, ponieważ Mata podjął współpracę z McDonald'em i powiedziałam, że taka współpraca nie jest do końca okej, bo jest właśnie promowaniem zabijania zwierząt na przykład, czy przemysłowej hodowli. I przez jakieś 3 sekundy zrobiłam rzekomą recenzję tego zestawu, jestem weganką, w związku z tym nie mogłam zjeść burgera z mięsem, nie mogłam wypić maczy, bo tam mleko jest, zjadłam tylko frytki, maczę odstawiłam, burgerem rzuciłam. To trwało 3 sekundy, jak teraz na to patrzę, to był jakiś taki głupi, ale dosyć śmieszny gest, to znaczy ja się śmieję już teraz, jak na to patrzę, ale firma, w której wówczas pracowałam, wycięła to, wrzuciła gdzieś tam na media społecznościowe i to się porozchodziło rzeczywiście jakimiś wielkimi zasięgami, potężnymi zasięgami. Nazwała to właśnie tak, że rzucam burgerem, mimo iż w całej 13-minutowej rancie na kapitalizm to było kilka ledwie sekund. No i się rozeszło. I się rozeszło rzeczywiście wyłącznie ten fragment. Ja następnie musiałam iść do psychiatry, musiałam dostać nowe leki antylękowe, ponieważ bardzo trudno to znosiłam. I myślałam sobie wtedy, to trwało 2 tygodnie i podpinały się pod to wszystkie osoby, bo to był bardzo nośny temat i to było bardzo wtedy modne, żeby hejtować mnie. I tak się zresztą tak kontynuowała cała ta akcja hejtowania mnie. I ja wtedy czułam się potwornie, to znaczy czułam się jak najgorszy człowiek świata. Myślałam, że zrobiłam coś, czego nikt nigdy jeszcze nie zrobił, coś najgorszego. Taką krzywdę, jakiej nigdy w życiu nie wymarzę, że wszystko, co dotychczas zrobiłam, nie ma sensu, że ja cała nie mam sensu, bo popełniłam coś takiego, coś, za co dostaję cały czas, codziennie, bez przerwy, groźby śmierci, groźby gwałtu, wyśmiewanie, nabijanie się ze mnie, podważanie mojej wartości, manipulacje, dezinformacje na mój temat, kłamstwa. I bardzo to przeżyłam i to była dla mnie taka lekcja, ale nie lekcja tego, że nigdy więcej już nie popełnię błędu, pewnie popełnię wiele razy, ale to była dla mnie lekcja tego, jak internet potrafi zaszczuć człowieka, jak potrafi zniszczyć człowieka i to totalnie bezwzględnie i podpinać się pod zasięgi, które są zasięgami opartymi na hejcie, na przemocy. Nawet jeśli tam była jakaś krytyka, ja jej po prostu nie byłam w stanie odczytać i zobaczyć, bo wszystko opierało się na hejcie, na właśnie stawianiu na ostrzu noża. I to była dla mnie bardzo ważna lekcja, która właściwie była kontynuacją tego, z czego ja już zdawałam sobie sprawę, że duzi twórcy są tacy twórcy, no influencerzy po prostu, czy youtuberzy, którzy po prostu zarabiają niemal wyłącznie na hejtowaniu czy nękaniu innych ludzi. I właśnie na takiej dezinformacji, manipulacji. I to w mojej sytuacji robił na przykład Krzysztof Stanowski. Ostatnio, kiedy recenzował moją książkę, recenzował nie przeczytawszy jej oczywiście, wyrywał z niej kartki, ale nazwał mnie też złodziejką i naciągaczką. I to poszło. I to było na Pudelku. To następnie było w Polityce przytaczane przez Kubę Wojewódzkiego. Poszedł komunikat w świat, że jestem złodziejką i naciągaczką, bo nie spodobała mu się książka, którą napisałam. Ja mu oddałam 30 zł, które on na tę książkę wydał. Ale to, jak mnie nazwał, pozostało w mocy. I to jest tak, że na takiej właśnie, na takiej manipulacji, dezinformacji zaczęli ludzie do mnie pisać, że jestem złodziejką, że naciągam ludzi. Na takiej manipulacji, dezinformacji buduje się właśnie hejt i buduje się nękanie osoby.
dlaczego jestem nękana? Bo jestem, bo mówię, bo jestem kobietą, bo mówię swoje zdanie, bo mam bardzo konkretne poglądy, które mogą się komuś nie podobać. Tylko, że jak komuś się nie podobają moje poglądy, to może warto, żeby ze mną o tym porozmawiał, zamiast dezinformować na mój temat i szczuć na mnie całe grupy właściwie swoich fanów, setki tysięcy ludzi. Więc to była dla mnie lekcja. Moim sukcesem jest to, że mówię o tym, że się poddaję, że walczę także w bardzo niesprzyjającej takiemu równościowemu myśleniu przestrzeni, jaką jest konferencje freakfightowe, czy w ogóle jakaś taka sieciowa ta przestrzeń związana z mediami społecznościowymi. I to jest niewątpliwie mój wielki sukces. Gdzie się widzę za 5-10 lat? W lepszym świecie, który stworzę, współstworzę z tobą i z innymi osobami, które to może oglądają, które działają, które są aktywistkami, nawet jeśli były tylko na jednym proteście, albo zrobiły tylko aż na jednym proteście, albo zrobiły grafikę, albo udostępniły jakiś post. Myślisz, że za te 5-10 lat dalej będziesz w aktywizmie? Zobaczymy. Na pewno chcę być aktywna. Więc mogę być aktywistką cały czas. Bardzo, bardzo Ci dziękuję dzisiaj za tą rozmowę. Wiem, że trudny dzień. Masz za sobą już po tych kilku godzinach pierwszych porannych sądowych. Tym bardziej dziękuję Ci za to, że jednak tutaj znalazłaś czas dla nas, dla publiczności Resetu. No i cóż, mam nadzieję, że to nie ostatni raz, że będziemy miały jeszcze moment taki, żeby się spotkać, porozmawiać o jakichś konkretnych rzeczach, być może wtedy interaktywnie z kontaktem z osobami, które na żywo będą też mogły zadawać Ci pytania. Nie wiem, czy wszyscy, którzy nas dzisiaj oglądają, słuchają, będą usatysfakcjonowani sposobem, w jaki poprowadziłem tą rozmowę z Mają, bo być może Państwo chcieli... Pojawi się hejt. Tak, będzie, może Państwo chcieli tu jakichś więcej soczystych, nie wiem, kawałków, może tutaj chodziło o to, żebym ja też Maję zaatakowała, ale powiem szczerze, moim celem było pokazanie osoby i też dla mnie osobiście było to ważne, żeby po prostu, żebyś ty miała przestrzeń jako człowiek do pokazania siebie. To jest ta nasza resetowa przestrzeń bezpieczna, w której no, nie trzeba się jakoś specjalnie obawiać ataku, chyba że ktoś naprawdę robi ludziom krzywdę. Maja ludzi nie krzywdzi, proszę Państwa, z tym wyjdźmy. Możemy robić razem fajne rzeczy, zachowajmy proporcje, naprawdę zachowajmy proporcje. Wybaczcie mi brzydkie słowo, ale naprawdę każdy z nas metaforycznie w jakiś sposób kiedyś w życiu jedną burgerem, tak? Natomiast no, nie każdy z nas hejtuje ludzi w internecie, nie każdy z nas jest patostreamerem. Patrzmy na to, co powielamy, co upowszechniamy. Ja naprawdę cały czas nie rozumiem, jak to się dzieje, że jest przyzwolenie na to, żeby jacyś patostreamerzy, patoinfluencerzy mówili o tym, że komuś jest, znaczy komuś się należało, żeby go przydusić, tak? Albo że komuś się należało, żeby go pobić, albo komuś się należał gwałt. I to jest okej, okay, to jakoś... Chcieliby zgwałcić osobę, jeśli mogliby wszystko zrobić, to zgwałciliby osobę, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Albo że kobiety są tutaj 60 kilogramów, to już są słonie, walenie, orki, coś takiego. Ja jestem w tej kategorii. Nie, no generalnie wszystko przychodzi, po czym się nagle okazuje, że jest młoda kobieta, która coś robi i jej absolutnie nie przychodzi nic, tak? To jest dla mnie nie do zrozumienia i róbmy tak, żeby po prostu jednak te proporcje jakoś przywrócić, żeby to wszystko przestało wyglądać trochę jak w jakimś naprawdę absurdalnym odcinku Czarnego Lustra czy w ogóle jakiejś Strefy Mroku. Bo czasami to mam wrażenie, że ja się w ogóle nie wybudziłam z jakiegoś takiego dziwnego snu, w którym wszystko jest jakoś nie tak, jak powinno być. No i jak wchodzę na twój profil i widzę, co tam się dzieje, to się upewniam, że ja się jeszcze dalej nie obudziłam i to dalej jeszcze jakoś po prostu jestem w jakimś czarnym lustrze, tak? Więc róbmy, proszę Państwa, tak, żeby naprawdę była przestrzeń, żeby zobaczyć człowieka, wysłuchać człowieka, zadecydować na podstawie tego, co mówi, jak mówi, czy to jest osoba wartościowa, czy to jest ktoś, kogo chcemy dalej gdzieś promować, kogo chcemy dalej jakby też śledzić, oglądać, czytać, obcować z jego słowem, z jego działaniami poprzez chociażby social media. Promujmy to, co jest dobre i nie promujmy tego, co krzywdzi. Bardzo, bardzo dziękuję raz jeszcze.
Do usłyszenia, do zobaczenia, a ja z Państwem się nie żegnam, bo żegnam Maję, ale za chwileczkę będziemy rozmawiać o tej rozmowie także z Państwem, którzy nas teraz oglądają. Super, słuchają. Super. Ja dziękuję Ci bardzo, bardzo i Państwu oczywiście też. Zmykam teraz na psychoterapię, gdzie będę, nie będzie zysków czerpanych z hejtu, tylko z pomocy i bardzo się cieszę z tego powodu i mam dużo do przerobienia po dzisiaj i trzymajcie się wszyscy bardzo mocno. Dzięki. I robimy razem lepszy świat. Dziękuję bardzo. W niedzielę spada gorączka emocji. Siedmiodniowe objawy ustępują. Czynności życiowe stabilizują się. Wtedy ze spokojem, bez pośpiechu, bez nadęcia można na chłodno podsumować ostatni tydzień. Marcin Celiński, choć bez kitla, wraz z gośćmi postawi diagnozy. Skonsultuje się z widzkami i widzami, a czasem wypisze receptę na przetrawienie kolejnego tygodnia. Rozmowy Celińskiego w niedzielę od 19. No i to jeszcze ja łączę się z Państwem na żywo na ostatnie 6 minut programu. Tak jak zapowiadałam, że po emisji rozmowy z Mają Staśko, aktywistką, publicystką, dziennikarką, influencerką, sportowczynią, to już się tutaj zatrzymam, żeby tego czasu nam troszeczkę więcej na rozmowę zostało. Obiecywałam, że się zobaczymy jeszcze na żywo, na momencik, więc jeżeli mają Państwo jeszcze jakieś spostrzeżenia swoje na temat tego, co tutaj dzisiaj wybrzmiało w tej rozmowie, to bardzo proszę, piszcie na czacie. Ja też bardzo Państwu dziękuję, bo wiem, że część z Państwa naprawdę słuchała uważnie bardzo i uaktywnialiście się gdzieś w komentarzach w takich momentach, które mi pokazywały, że jakoś to z Wami mocno współgra, co słyszycie. No, tak jak Państwu mówiłam na początku, na czym mi zależało, żeby nie pokazywać tego, czego jest wszędzie dużo, jakiejś werbalnej nawalanki się po prostu, udowadniania, nie wiem, gościowi, gościni, że w ogóle nie wiedzą, co robią, nie wiadomo, po co tutaj w ogóle są i ja takiej publicystyki w ogóle nie rozumiem. Dla mnie no Reset nie jest taką przestrzenią, żeby się tutaj takie rzeczy odbywały, chyba żebyśmy tutaj, nie wiem, zaprosili kogoś z tej ciemnej strony mocy, może kogoś z Konfy, z PiSu i wtedy to no, tak, no może by inaczej to troszeczkę też i z mojej strony wyglądało. Czytam czaty. Pan Piotr pisze tutaj do mnie, że może znajdę wątpliwości kilku postaci. Czytałam na bieżąco, powiem Państwu, że nie odeszłam nawet na sekundę tutaj od tego czatu i nie wiem, czy część z Państwa pewnie tak, ale zauważyliście taką ciekawą zależność między tym, o czym myśmy tutaj rozmawiały jakby z Mają w pewnym momencie, bo o tym hejcie tutaj było. I jakby tym hejcie, który kompletnie jakoś idzie równolegle do tego, co jakaś osoba tutaj na przykład konkretnie Maja robi. I to w tym momencie się dokładnie działo też na naszym czacie, co się okazuje, że i nasz czat nie jest impregnowany na takie sytuacje i u nas się to czasami zdarza, że gdzieś padają słowa, które no nie są fajne w przestrzeni publicznej. Bany dzisiaj poleciało jakieś, chwilowe co prawda, ale myślę, że zasłużone jednak. Bo nazywanie człowieka drugiego rakiem albo, nie wiem, no tu były różne niefajne jakieś takie określenia się pojawiły, no to nie jest to, czego byśmy tutaj sobie chyba życzyli wszyscy. Natomiast no mam nadzieję, że część osób, które słuchały uważnie w tym czasie, może mniej tutaj się udzielały na czacie, ale faktycznie słuchały, wyjdzie z jakimś odświeżonym spojrzeniem na Maję. Pewnie część z Państwa się upewniło co do swoich wcześniejszych jakichś przekonań na temat tej osoby. Być może część z Państwa zmieniła jakoś zdanie. Myślę, że tutaj ja napisałam jedno zdanie, rzadko to robię, naprawdę bardzo rzadko, Państwo to wiedzą doskonale, że ja rzadko się gdzieś tutaj w czasie programu uaktywniam jeszcze na czacie, jako ja prywatnie, natomiast tu faktycznie dwa razy czy trzy razy gdzieś coś napisałam, bo faktycznie o tej cwaniarze gdzieś z internetu to są jakieś takie rzeczy, proszę Państwa, no, ja to czytam, że Państwo gdzieś na przykład mnie jako tą prawdziwą aktywistkę z ulicy porównują, zestawiają z Mają, z w ogóle jakiś... Szczerze mówiąc z palca, nie powiem brzydziej skąd, bo my naprawdę się znamy z ulicy.
I ja tutaj do Państwa celowo napisałam, że to jest jakieś, w ogóle ja tego nie rozumiem, tego zarzutu, naprawdę go nie rozumiem, bo no, trzeba na tej ulicy nie być, żeby nie wiedzieć, że Maja na tej ulicy jest i ona po prostu robi rzeczy, tak? One się mogą podobać lub nie podobać, chociaż no, generalnie jakby się zdjęło z tego, że to robi etykietkę, że robi to Maja, no to tak jak napisałam, tak jak napisałam tutaj na czacie, proszę Państwa, gdyby z tymi samymi tematami, z tymi samymi wypowiedziami, które tutaj dzisiaj były, wpadł na naszą antenę ktoś inny, to te same osoby, które tutaj gdzieś wylały jad swój w komentarzach, te same osoby, naprawdę, jestem przekonana, absolutnie, proszę Państwa, przekonana, że doceniłyby to, co ma gości do powiedzenia, doceniły to, że właśnie no mądrze mówi, tu się nie da tego po prostu inaczej nazwać, no, przychodzi osoba, która wie, o czym mówi, rozumie to, o czym mówi, ma to wszystko poukładane w głowie, to jest wszystko spójne, naprawdę spójne. Ja się długo Mai, naprawdę długo przyglądam, kilka lat i proszę mi wierzyć, no, jako osoba, która no, też jest dziennikarką z wykształcenia, też się zajmuje public relations, ja tu nie widzę po prostu, ja tu nie widzę jakiejś niespójności między tym, co Maja robi, co naprawdę robi na ulicy, no, osoby z Warszawy, które wychodzą na ulicę gdzieś tam w Warszawie, wiedzą, że ona tam na tej ulicy jest, tak? I co robi, gdzie robi, z kim robi, ile czasu poświęca, ile kasy w to i czasu swojego prywatnego wkłada w to, żeby było lepiej, żeby się zaopiekować chociażby właśnie osobami z doświadczeniem przemocy seksualnej. Także naprawdę no, jakoś fajnie by było, gdyby to wybrzmiało na koniec, że warto naprawdę się zastanowić nad tym, skąd takie rzeczy się biorą, że nie wiem, tylko się pamięta o kanapce z McDonalda, czy tylko, nie wiem, jakieś naprawdę bzdury na pseudologika jakaś na poziomie konfederacji logiki, bo oni jakąś mają oddzielną logikę. Po prostu argumentacja na przykład na temat walki Mai, no to jest poziom takiej pseudologiki konfederacyjnej, więc ja tego kompletnie jakoś nie kupuję, nie rozumiem po prostu, jak to się dzieje, że to w takim kierunku idzie, a jakby nie widzimy tego, co ta osoba robi. Tu gdzieś jakieś też takie wybrzmiało, że to jest jakieś moje potknięcie, nie sądzę. Dla mnie ta rozmowa była bardzo, bardzo ważna i też przygotowując się do niej, naprawdę sobie trochę jakoś tam też na temat hejterstwa i takiej doli osoby aktywistycznej poukładałam. Nas to wszystkich jakoś dotknęło, to co dotyka Maję, natomiast no, nie ma co ukrywać, że hejt na Maję to tak jakby no, cały strajk razem połączyć. Nie robi mi to bardzo dobrze, jak czytam, że no, jakby ja zasłużyłam na to, że tam mam jakiś szacun, tak, robiąc jakieś rzeczy oddolnie i tutaj Maja coś w ogóle jakby jest inna kategoria, nie, to jest bardzo nie okej. To naprawdę są nie okej komentarze, dla mnie one są absolutnie nie okej, nie do przyjęcia, jest mi źle, jak czytam takie rzeczy. Tak, i to jest napędzanie przymusu nienawiści wobec kobiet aktywistek, ja to nazywam wprost, to jest skowyt patriarchatu. To jest ostatni skowyt patriarchatu. To jest to samo, co spotykało kobiety, które były palone na stosach jako czarownice. To jest dokładnie to. To jest to samo, co spotyka Martę Lempart. To jest to samo, co spotyka w zasadzie każdą jedną kobietę, która coś robi w sferze publicznej. Jeszcze przy okazji ma jakby tą odwagę bycia sobą. Kwestii, nie wiem, chociażby tutaj przywoływanej przez Państwa walki też się przyglądałam, bo przemyślałam to sobie, pokładałam to sobie w głowie, dlaczego tak, dlaczego nie, czy jakby Maja ma prawo do swoich decyzji. Ja uważam, że jest to okej, okay. Jakby dla mnie to jest w porządku. Ja rozumiem, co chciała zrobić, dlaczego tak zrobiła, dlaczego to też dla niej było ważne, absolutnie. Po prostu tą narrację rozumiem, jakoś to do mnie przemawia. Bardzo Państwu dziękuję za tą aktywność dzisiaj, nawet jeżeli troszeczkę faktycznie gdzieś tam momentami w tych komentarzach nam zgrzytało. Do zobaczenia za tydzień. Na pewno też ktoś ciekawy tutaj będzie gościem, gościnią.
Bardzo dziękuję, widzimy się za tydzień. Mam nadzieję, wszyscy, tak jak tutaj dzisiaj byliśmy. Dobrej nocy Państwu życzę. Czas naprawdę już też kończyć antenowo, bo widzę tutaj na zegarku, że już 23:03 i za chwileczkę nas gdzieś po prostu utnie przy powtórkach. Dobrej nocy Państwu życzę spokojnie. Kto dzisiaj nie był z nami na żywo, to odsłuchajcie sobie Państwo na Spotify'u albo obejrzycie na YouTubie. Dobrej nocy. Reset Obywatelski.